Jest to dla mnie wielką radością, że mogę was widzieć i być wśród was. Und ich möchte euch alle begrüßen. Chciałbym was serdecznie pozdrowić. Auch diejenigen, die zu Hause zuhören und die Folien anschauen. I również tych wszystkich, którzy nas teraz słuchają i będą oglądali tą prezentację. Wir fangen heute Nachmittag an mit einigen Versen aus Epheser 4. Dzisiaj rozpoczniemy czytając kilka wierszy z listu do Efezjan z 4 rozdziału. Epheser 4, Vers 1 bis Vers 6. 4 rozdział od 1 do 6 wiersza. Efezjan 4 rozdział od 1 wiersza. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Bevor wir zu diesem Kapitel kommen, möchte ich gerne einen kurzen Überblick geben über den Epheserbrief. Okay, warte mal. Zanim przejdziemy do tego listu, to chciałbym przedstawić taki podział, czy podział listu do Efezjan. In den ersten drei Kapiteln dieses Briefes haben wir die christliche Lehre. W pierwszych trzech rozdziałach tego listu mamy chrześcijańską naukę. Und in Kapitel 1 lernen wir, dass wir persönlich berufen sind zu einem wunderbaren Segen. I w pierwszym rozdziale widzimy, że zostaliśmy powołani do osobistego, by mieć to osobiste błogosławieństwo. Gott hat einen Plan gemacht. Bóg coś zaplanował i wybrał ludzi, aby stali się częścią tego planu. I w czasie ich powołał i doprowadził do pewnego miejsca. Und Gott fängt immer an, uns den persönlichen Segen zu zeigen. I Bóg ciągle pokazuje nam osobiste błogosławieństwo. Aber dann kommt das zweite Kapitel. Ale potem mamy drugi rozdział. Und wir haben am Mittwoch in Katowice gesehen, wie Gott aus Menschen, die tot waren in ihren Sünden, solche macht, die reich gesegnet sind. I w środę mogliśmy się tym zajmować i oglądać, że Bóg z takich, którzy byli nieżywi, uczynił żywych i ich obficie ubłogosławił. Ale to jest tylko pierwsza część listu do Efezjan drugiego rozdziału. A w czwartek w Orzeszu mogliśmy widzieć ci, których Bóg przez łaskę czy łaską zbawił, tych połączył też razem albo w jedno ciało. In dieser einen Versammlung. W to jedno zgromadzenie. In seinem Haus, diesem heiligen Tempel. W jeden dom, tą świętą świątynię. Und so finden wir in Epheser 2, dass wir auch berufen sind zu einem gemeinschaftlichen Segen. I w tym drugim rozdziale listu do Efezjan widzimy, że jesteśmy powołani do tego wspólnego błogosławieństwa. Und in Epheser 3 finden wir, wie Gott diese Wahrheiten darüber verwaltet. I w trzecim rozdziale widzimy, jak Bóg zarządza tymi prawdami o tym wszystkim. Er hat diese Wahrheiten besonders dem Apostel Paulus anvertraut. I te prawdy szczególnie położył na serce apostołowi Pawłowi. Er ist der Verwalter dieser Geheimnisse Gottes. On jest tak jakby zarządcą tych tajemnic Bożych. Und er hat sie mitgeteilt. I on podzielił się tymi tajemnicami. On o tym mówił, on o tym pisał. Ale i troszczył się o to, aby te prawdy były praktykowane przez wierzących. I teraz przechodzimy do drugiej części tego listu. Kapitel 4 bis Kapitel 6 Vers 9 beschreibt die christliche Praxis. Czwarty rozdział do szóstego rozdziału, wiersz 9 opisuje chrześcijańską praktykę. Und in Kapitel 4 geht es zunächst einmal darum, dass wir unser praktisches Leben passend zur gemeinsamen Berufung führen. I w czwartym rozdziale mowa jest o tym, abyśmy nasze praktyczne życie wiedli godnie. Da geht es um die Gaben, die Gott gegeben hat, zum Beispiel. Tu jest mowa o tych darach, które Bóg dał, na przykład, damit der ganze Leib aufgebaut wird und wächst. Aby całe ciało było budowane i wzrastało. Es geht um ein Verhalten, eine Lebenspraxis, die würdig ist der gemeinsamen Berufung. Chodzi o to, byśmy zachowywali w praktyce i godnie społecznie razem szli tą ścieżką. Am Ende von Kapitel 4 und in Kapitel 5 geht es dann um unser praktisches Verhalten entsprechend der persönlichen Berufung. Pod koniec czwartego rozdziału i piąty rozdział chodzi o nasze osobiste zachowanie, aby też było godne. Darauf wollen wir heute auch noch einmal zurückkommen. I o tym będziemy chcieli dzisiaj też porozmyślać. Und ab Kapitel 6 Vers 9 geht es dann um den christlichen Kampf. I od 6 rozdziału 10 wiersza mowa jest o chrześcijańskiej bitwie. Und das ist der Kampf, damit wir die Freude, den Genuss an den geistlichen Segnungen wirklich haben. I tu jest mowa o tej walce, abyśmy mieli tą rozkosz z tych błogosławieństw. Jetzt wollen wir eine Detailsicht haben, die Lupe nehmen. I teraz weźmiemy lupę i spojrzymy jakby bardziej szczegółowo. Und etwas genauer Epheser 4, die Verse, die wir eben gelesen haben, anschauen. I dokładniej spojrzymy na Efezjan 4 rozdział, na te wiersze, które przeczytaliśmy. Paulus ermahnt die Gläubigen. Paweł napomina wierzących. Und ermahnt sie als ein Gefangener. I napomina ich jako więzień. Aus dem Gefängnis schreibt diesen Brief. Z więzienia pisze ten list. Warum war denn im Gefängnis? Dlaczego był w więzieniu? War zu schnell gefahren mit dem Auto? Przekroczył prędkość samochodem? Hatte etwas gestohlen? Ukradł coś? Nein. Nie. War im Gefängnis, weil diese Wahrheiten über Christus und die Versammlung gepredigt hat. Znalazł się w więzieniu z tego względu, że głosił prawdy o zgromadzeniu i o Chrystusie. Deswegen waren die Juden so böse auf ihn. Dlatego Żydzi byli tak źli na niego. Hatte verkündigt, aus beiden, aus Glaubenden, aus Nationen und Juden hat Gott eins gemacht, die eine Versammlung. On głosił, że zarówno z Żydów, jak i z pogan, z tych dwóch grup Bóg uczynił jedno zgromadzenie. Deswegen hatten die Juden so einen Hass auf ihn. Dlatego Żydzi tak bardzo go znienawidzili. Deswegen war im Gefängnis. Z tego powodu był w więzieniu. Und Paulus sagt sozusagen, seht mal, ich bin bereit sogar dafür ins Gefängnis zu gehen. I Paweł mówi, zobaczcie, dlatego, z tego powodu jestem gotowy być w więzieniu, czy iść do więzienia. Ich durfte Gläubige in China besuchen. Miałem możliwość odwiedzić wierzących w Chinach. Und sie haben sich versammelt, obwohl es verboten war. Zgromadzali się tam, mimo tego, że było to zakazane. Und sie waren bereit, dafür ins Gefängnis zu gehen. I byli gotowi z tego powodu iść do więzienia. Sie waren bereit, dafür ihre Arbeit zu verlieren. Byli zdecydowani czy gotowi na to, że stracą pracę. Und mich hat das tief beeindruckt. I wywarło to na mnie wielkie wrażenie. Wie viel sind wir bereit, für unseren Glauben einzusetzen? Ile możemy poświęcić dla naszej wiary? Paulus stellt sich vor als Gefangener. Paweł przedstawia się jako więzień. Und das gibt seinen Worten ein besonderes Gewicht. I to jego słowom nadaje szczególnej wagi. Und jetzt hat diese Bitte. I teraz ma tą prośbę. Wandelt würdig der Berufung. Postępujcie albo chodźcie godnie waszego powołania. Und denkt zuerst an die gemeinsame Berufung. Najpierw mówi o wspólnym powołaniu. Und wir haben das schon gesehen, es ist die Berufung, gemeinsam das Haus Gottes zu bilden. I to jest najpierw, by wspólnie budować dom Boży. und zusammenzugehören in dem Leib Christi. I wspólnie razem należeć do ciała Chrystusowego. Und entsprechend dieser Wahrheiten dürfen wir uns verhalten. I według tych prawd możemy się tak zachowywać. Und dann fordert Paulus uns auf, was wir tun sollen. I Paweł wzywa nas do tego, co mamy czynić. Aber er fordert uns auch dazu auf, wie wir es tun sollen. Ale również wzywa nas do tego, czy pokazuje nam, w jaki sposób mamy to czynić. Was sollen wir tun? Co mamy czynić? Wir sollen uns befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren. Mamy dokładać wszelkich starań, by zachowywać jedność ducha. Und wie sollen wir es tun? Jak to mamy czynić? Mit Fleiß. Pilnie. In Frieden. W pokoju. Mit Demut. W pokorze. Mit Langmut. Cierpliwości. Mit Sanftmut. Łagodności. Einander ertragend in Liebe. Znosząc jedni drugich w miłości. Beides hat uns etwas zu sagen. Wszystko to ma nam coś do powiedzenia. Was wir tun, to, co czynimy, aber auch wie wir es tun. Ale i jak to czynimy. Möchte mal gerne mit euch zu Johannes 5 gehen. Przejdźmy na chwilę do Jana 5 rozdział. Das vollkommene Vorbild des Herrn Jesus. Doskonały obraz Pana Jezusa. In 5 Vers 19, zweite Hälfte. 19 wiersz, druga połowa. Was der Sohn den Vater tun sieht, das tut er auch in gleicher Weise. Syn może czynić tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Sam z siebie nic nie może czynić. Aber in Vers 21, wie der Vater die Toten aufweckt, so tut auch der Sohn es. I 21 wiersz, albowiem jak ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Der Herr Jesus hat immer das Richtige getan. Pan Jezus czynił zawsze to, co właściwe. Aber er hat es auch auf die richtige Art und Weise getan. Ale czynił to również we właściwy sposób. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet das denn, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens? I teraz mamy pytanie, co oznacza, by zachowywać jedność ducha w zawiązce pokoju? Zuerst ein kurzes Wort, was einfach zu verstehen ist. Najpierw krótkie słowo, które łatwo można jest zrozumiałe. Paulus sagt, darin sollt ihr fleißig sein. Paweł mówi, w tym macie być pilni. Und wir sind fleißig in vielen Sachen. A my jesteśmy pilni w wielu rzeczach. Vielleicht im Beruf. Może wykonując nasz zawód. Vielleicht im Haushalt, dass die Fenster immer schön sauber sind. Może w naszym domu, aby dbamy o to, aby okna były zawsze czyste. Wir sind vielleicht fleißig bei dem Computerspiel, was wir gerade spielen. Na przykład pilnie gramy w naszą grę. Fleißig in vielen Bereichen. Jesteśmy pilni w wielu obszarach. Aber wir sollen auch fleißig sein im Blick auf diese Aufforderung. Ale powinniśmy też być pilni w tym, do czego nas tutaj Paweł wzywa. Was bedeutet es jetzt, die Einheit des Geistes zu bewahren? Co oznacza zachowywać jedność ducha? Może pomoże nam to, jeśli zajmiemy się tym, co nie jest tutaj napisane. Tu nie jest napisane, zachowujcie jedność ciała. Tego nie jesteśmy w stanie uczynić i nie potrzebujemy tego uczynić. Diese Einheit bewahrt der Herr Jesus. Tą jedność zachowuje Pan Jezus właśnie. Er kennt die sein sind. Pan zna, którzy są Jego. Er weiß, wer zu seiner Versammlung, zu seinem Leib gehört. On wie, kto należy do Jego ciała, kto należy do Jego zgromadzenia. Und er bringt sie alle sicher ans Ziel. I On wszystkich doprowadzi pewnie do celu. Diese Einheit des Leibes kann auch niemand zerstören. Tej jedności ciała nikt też nie może zburzyć. Nein, sie besteht und der Herr Jesus kümmert sich darum. Ona trwa i Pan Jezus dba o to. Ale jesteśmy wzywani do tego, by zachowywać jedność ducha. I do tego chciałbym omówić 6 punktów. Der Heilige Geist ist der erste Punkt. Duch Święty, to jest pierwszy punkt. Ist derjenige, durch den diese Einheit entstanden ist. Duch Święty jest tym, przez którego ta jedność powstała. Paulus schreibt das in 1. Korinther 12. 1. Koryntian 12 Paweł pisze o tym. Er sagt, in einem Geist seid ihr alle zu einem Leib getauft. W jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. Das, was wir bewahren sollen, to, co powinniśmy zachowywać, ist also durch den Heiligen Geist entstanden. Powstało przez Ducha Świętego. Zweitens lässt uns der Heilige Geist diese Tatsache verstehen. Po drugie, Duch Święty pozwala nam rozumieć ten fakt. Was kein Theologe an der Hochschule lernen kann, to, czego żaden teolog na jakiejkolwiek uczelni nie jest w stanie nauczyć albo wyłożyć, to my możemy zrozumieć, ponieważ mamy Ducha Świętego i czytamy Biblię. Odkrywamy tą prawdę o jednym zgromadzeniu i rozumiemy ją. Pewna siostra z Libii przybyła do naszego zgromadzenia i była, czy jest, nowozrodzonym dzieckiem Bożym i miała życzenie, by łamać chleb. Rozmawialiśmy z nią i wyobraźcie sobie, jak to jest ciężkie. Mało co rozumiała niemiecki. Ja kompletnie nie mam pojęcia o języku, w jakim ona się w domu porozumiewa. A jednak byliśmy się w stanie w jakiś sposób porozumieć. Postawiliśmy jej jedno pytanie. Ile jest kościołów? I jej odpowiedź była piękna. Jeden. Jest tylko jedno zgromadzenie. To ona rozumiała ze Słowa Bożego. W naszym mieście było wiele kościołów, czy jest wiele kościołów. Ale ona wiedziała, że to jest niewłaściwe. Według Bożych myśli jest tylko jedno zgromadzenie. I tą prawdę ona zrozumiała. I ona chciała ją chętnie urzeczywistniać. I to jest mój trzeci punkt. Duch Święty daje siłę, aby tą prawdę urzeczywistniać. Czwarty punkt. Er wirkt Einmütigkeit. On działa, czy powoduje jednomyślność, abyśmy tą prawdę mogli urzeczywistniać, abyśmy trwali przy tym. I chyba zauważamy, że w praktyce nie jest to takie proste. Są różne zdania, różne rodzaje i potrzebujemy pokory, cichości, łagodności i również w tym dopomaga nam Duch Święty, abyśmy wzajemnie znosili się w miłości. I ostatni punkt do tego. Duch Święty pomaga nam, abyśmy się odłączyli od wszystkiego, co nie jest zgodne z Biblią. Duch Święty jest też autorem Słowa Bożego. On zainspirował Biblię. I jedność ducha musi zgadzać się z tym, co on zapisał. Może pomyślimy, zachowywać ducha to jest ciężki temat. Ale w zasadzie możemy stwierdzić, bardzo proste to jest. Po pierwsze, opuścić wszelki system zbudowany przez człowieka. Und allein zum Herrn Jesus hin versammelt sein. i zgromadzać się tylko i wyłącznie do imienia Pana Jezusa. Und es bedeutet zweitens, po drugie oznacza to sich zu trennen von allem, was gegen Gottes Wort ist. Odłączyć, oddzielić się od wszystkiego, co jest przeciwko Słowu Bożemu. Dann sind wir auf dem Boden der Einheit zusammen. Wtedy jesteśmy na tym obszarze jedności. Und dann verwirklichen wir gottgemäße Absonderung. I wtedy będziemy urzeczywistniali to odłączenie, które jest zgodne ze Słowem Bożym. Chciałbym krótko wspomnieć o tym, jak cenna ta jedność jest dla Pana Jezusa. W Mateusza 13 Pan Jezus opowiada pewne podobieństwo. Podobieństwo o bardzo kosztownej perle. I zastanówmy się nad tym. Kto jest właścicielem tej perły? Jest nim sam Pan Jezus. On jest tym kupcem, który kupił tą perłę. I aby ją nabyć, musiał sprzedać wszystko, co miał. Za to poszedł na krzyż na Golgotę. Za to dał on swoje życie. A zawsze jest tak, że jeśli za coś sam płacisz, to jest to dla ciebie cenne. I ta perła, to zgromadzenie, to jedno zgromadzenie jest dla Pana tak cenne. On zapłacił tak wysoką cenę. Und wir sehen das auch noch einmal in der Tatsache, wie eine Perle entsteht. I to jeszcze też możemy dokładniej widzieć w tym, w jaki sposób ta perła powstaje. Da tritt ein Fremdkörper in eine Muschel ein. Obce ciało dostaje się do muszli. Und dann bildet die Muschel eine Schicht, eine Perlmutschicht um diesen Fremdkörper. I wokół tego obcego ciała jest obudowywana osłonka. Ale to jeszcze nie wszystko. Jeśli chcesz tą perłę wziąć do ręki, to musisz tą muszlę otworzyć. I to oznacza jej śmierć. I myślę, że to jest podwójny obraz, że Pan Jezus dał swoje życie, aby posiadać tą perłę. Po pierwsze, On sprzedał wszystko, co miał. I po drugie, że ta perłopłach? Że ta małża właśnie. I po drugie, że ta małża musi umrzeć. Bei der Perle ist der besondere Gedanke ihre Einheit. Jeśli mówimy o perle, to jej cechą jest ta jedność, jednorodność. Die Perle besteht ja nicht aus einem wertvollen Material. Perła nie składa się z jakiegoś, nie jest zbudowana z jakiegoś cennego materiału. Aber sowohl ihr Wert, ale jej wartość, als auch ihre Schönheit besteht in der Einheit. Ale i jej piękno składa, buduje tą jedność. Wenn du eine Perle in zwei Teile brichst, jeśli jakby rozłamalibyśmy perłę, dann ist sowohl ihr Wert als auch ihre Schönheit zerstört. To w tym momencie ona traci swoją wartość i swoje piękno. Ja, es gibt eine Versammlung. Tak, jest tylko jedno zgromadzenie. I ta jedność jest tak cenna dla Pana Jezusa. I teraz zastanówmy się nad tym, co to oznacza dla Pana Jezusa, by zachowywać tą jedność. Habe jetzt einige Folien mitgebracht, uns das etwas leichter verständlich zu machen. I na kolejnych slajdach będziemy, albo spróbuję to pokazać, aby było to łatwiej zrozumiałe. Und trotzdem sind die Folien nicht so wichtig. A mimo wszystko te slajdy nie są wcale takie ważne. Sie sollen ein Hilfsmittel sein. mają być tylko niewielką pomocą, aby prawdę Słowa Bożego lepiej rozumieć. Ale to, co jest ważne, to jest Słowo Boże. I jeszcze, zanim do tego przejdziemy, to kilka słów. Jeśli Paweł wzywa, by zachowywać jedność Ducha, pokazuje 7 części. Pierwsze 3 są ze sobą ściśle związane. Części 4-6 też są ze sobą związane. I jest jeszcze 7. część. Pierwsze 3 opisują życie, obszar życia. Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja. I to jest rzeczywistość dla wszystkich, którzy mają życie z Boga. Należą do jednego ciała. Mają jednego ducha, który w nich mieszka. I przez niego są połączeni w jedno ciało. I mają wspólną jedną nadzieję. Być z Panem w niebie, w domu Ojca. Potem są 3 punkty. I one wyznają chrześcijaństwo. One opisują chrześcijańskie wyznanie. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Ten, kto się nazywa chrześcijaninem, akceptuje Pana Jezusa jako Pana. To, czy on jest mu posłuszny, to jest inne pytanie. Ale ponieważ nazywa się chrześcijaninem, stawia się pod jego autorytet. I co do zasady akceptuje zasady chrześcijaństwa. On przyznaje się do chrześcijaństwa. Wyraża, nie jestem na przykład buddystą. Nie jestem tym, który należy do islamu. Jestem chrześcijaninem. I znakiem, że należymy do tego chrześcijaństwa, jest chrzest. Das sind also 3 Begriffe, die to są 3 określenia, które należą do wyznania chrześcijańskiego. I 7. punkt. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich. W jakim sensie Bóg jest Ojcem wszystkich? W tym sensie, że jest ich Stwórcą. Na końcu mamy tutaj ten obszar stworzenia. 7 punktów, w których mowa jest o jednej rzeczy. I chcielibyśmy rozumieć to, o czym Biblia mówi tutaj. I chcielibyśmy to w praktyce urzeczywistniać. I chciałbym co nieco przedstawić to na tych slajdach. Pierwsze, to co widzimy, jest bardzo proste. Pytanie brzmi, kto należy do tego zgromadzenia? Odpowiedź brzmi, wszyscy, którzy Pana Jezusa przyjęli wiarą. Należą do zgromadzenia, mają życie wieczne, mają Ducha Świętego. To są mężczyźni i kobiety. To są Żydzi i Grecy. To są biedni i bogaci. Niewolnicy i wolni. Można to zobaczyć w tym obrazie tych różnych znaczków. Ale w Chrystusie wszyscy są jedno. I należą do tego jednego zgromadzenia. Pan Jezus zna ich wszystkich i On wie, oni należą do mnie. Die, die so diese eine Versammlung bilden, sind getrennt von der Welt. Ci, którzy budują to jedno zgromadzenie, są odłączeni od tego świata. Wir lesen das in Galater 1. Galacjan, 1. rozdział, to czytamy. Er hat uns herausgenommen aus dieser Welt. On nas wyrwał, wyciągnął z tego świata. Wir leben zwar noch in dieser Welt. Żyjemy jeszcze w tym świecie. Wir gehen hier zur Arbeit, zur Schule. Pracujemy, chodzimy do szkoły, aber wir gehören nicht dazu. Ale nie należymy już do tego. Wir gehören zu der einen Versammlung. Należymy do jednego zgromadzenia. Und die hat ihre Bestimmung im Himmel. I to zgromadzenie oparte, czy pochodzenie ma z nieba. Hier auf der Erde sind wir Fremde. Tu na ziemi jesteśmy obcymi. Ist uns das noch bewusst? Jesteśmy tego świadomi? Oder sind wir schon so zu Hause hier auf dieser Erde, dass wir das gar nicht mehr merken? A może się już tak zadomowiliśmy tutaj na tej ziemi, że w ogóle tego nie zauważamy? Die Versammlung hat mit der Welt gar nichts zu tun. Zgromadzenie nie ma nic wspólnego, nic do czynienia z tym światem. Sie ist getrennt von diesem System. Jest odłączone, oddzielone od tego systemu. Und jetzt kommt ein wunderschöner Punkt. I teraz jest piękny punkt przed nami. Die Versammlung hat einen Mittelpunkt. Zgromadzenie ma jeden punkt centralny. Und wer ist das? Kto to jest? Das ist niemand anders als der Herr Jesus Christus. Nikt inny jak Pan Jezus Chrystus. Und das wird besonders im Zusammenkommen der örtlichen Versammlung sichtbar oder deutlich. I to jest dobitnie widzialne w zgromadzeniu, gdy zgromadzenie się, miejscowe zgromadzenie się zgromadza. Da hat der Jesus es versprochen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Pan Jezus to obiecał, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest do imienia mojego. Da bin ich in ihrer Mitte. Tam jestem pośród nich. So weit, so gut. Tak daleko, tak dobrze. Das ist die biblische Lehre über die Versammlung. Taka jest biblijna nauka o zgromadzeniu. Und daran hat sich nichts geändert. I w tym aspekcie absolutnie nic się nie zmieniło. Das ist auch bis heute, bis ins Jahr 2021 war. Aż do dzisiaj, do roku 2021 jest to prawda. Und Gott sieht es immer noch so. I Bóg ciągle tak to widzi. Aber jetzt fragen wir uns, was haben die Menschen denn in ihrer Verantwortung gemacht? Ale teraz zapytajmy się, co zrobili ludzie w swojej odpowiedzialności? Und das zeigen die nächsten Bilder. I to możemy widzieć na kolejnych slajdach. Sie haben sich zu einzelnen Gruppen zusammengeschlossen. Przyłączyli albo zbudowali sobie pojedyncze grupy. Das fing schon bei den Korinthern an. To już się zaczęło u Koryntian. Die einen sagten, ich bin des Paulus, die anderen ich des Apollos, ich des Käfers. Zaczęli mówić, my jesteśmy Pawłowi, my Apollosowi, a my Kefasowi. Und Paulus schreibt, nein, das geht nicht. I Paweł im pisze, nie, tak się nie da. Und er erklärt, wir sind doch eine Versammlung, ein Leib, ein Haus. I wyjaśnia im, jesteśmy jednym zgromadzeniem, jednym domem. Trotzdem haben die Gläubigen sich leider zu solchen Gruppen zusammengeschlossen. Niestety wierzący zaczęli przyłączać się do takich grup. Dann sind auch Gruppen entstanden, in denen sind sowohl Gläubige als auch Ungläubige. I niestety powstały też takie grupy, do których należą wierzący i niewierzący. Und möglicherweise gibt es auf christlichem Boden sogar Gruppen, wo nur noch Ungläubige sind. I z pewnością są też niestety takie grupy na chrześcijańskim podłożu, gdzie są sami niewierzący w tych chrześcijańskich grupach. Der Herr vergisst keinen, er kennt alle, die ihm gehören. Pan Jezus nikogo nie zapomina. Pan Jezus zna każdego, który jest Jego. Egal in welcher Gruppe sie sich befinden. Obojętnie w jakiej grupie ktokolwiek się znajduje. Aber wir merken, wie dieses Gruppenbilden so entgegen den Gedanken Gottes über die eine Versammlung ist. Ale możemy zauważyć, jak to budowanie tych grup jest sprzeczne z myślami Bożymi co do zgromadzenia. So ist also nach außen viel Zerrissenheit zu sehen. I na zewnątrz widać tylko mnóstwo rozerwania. Ich habe eben von einer Schwester aus Libyen erzählt. Opowiadałem przed chwilą o pewnej siostrze z Libii. Ich möchte jetzt von einem jungen Bruder aus Indien erzählen. A teraz chciałbym wam powiedzieć parę słów na temat młodego brata z Indii. Er lebte in diesem hinduistischen Land. On żył w tym hinduistycznym kraju. Aber er war ein wiedergeborener Christ. Ale był nowozrodzonym chrześcijaninem. Zum Masterstudium kam er nach Deutschland. I na studia przyjechał do Niemiec. Und er sagte, ich habe mich so gefreut, endlich in ein Land, wo nur Christen sind. i powiedział: tak się cieszyłem, że w końcu wylądowałem w kraju, który jest tylko chrześcijański. I przyjechał do Niemiec i był przerażony wręcz. Powiedział: co to w ogóle ma być? Tak wiele kościołów? Ludzie nazywają się chrześcijanami, a żyją jak chcą. Dla niego to był prawdziwy szok. Ale zaczął chodzić na zgromadzenia. I był szczęśliwy, że znalazł takie miejsce, gdzie jest to życzenie, by zachowywać jedność. Das, was wir so gesehen haben als traurige Entwicklung, das beschreibt Paulus schon im 2. Timotheusbrief. To, co widzimy jako to wielkie chrześcijaństwo, opisuje Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Und er nennt es das große Haus. I nazywa to jako wielki dom. Es ist falsch zu sagen, dass das Haus Gottes zu einem großen Haus geworden wäre. To jest błędne stwierdzenie, że dom Boży stał się wielkim domem. Nein, das Haus Gottes bleibt das Haus Gottes. Nie. Dom Boży jest domem Bożym i pozostanie domem Bożym. Und der Herr Jesus baut es. Pan Jezus buduje go. Und es besteht nur aus lebendigen Steinen. Składa się tylko z żywych kamieni. Und alle lebendigen Steine gehören dazu. I wszystkie żywe kamienie należą do tego. Aber die Christenheit ist zu einem großen Haus geworden. Ale chrześcijaństwo stało się wielkim domem. Viele nennen sich Christen, aber nicht alle haben Leben aus Gott. Wielu zwie się chrześcijanami, ale wielu nie ma życia z Boga. Viele nennen sich Christen, wielu nazywa się chrześcijanami, aber längst nicht alle versammeln sich auf biblischem Boden. Ale wielu nie zgromadza się na podłożu biblijnym. Da sind wir dankbar. Wtedy czy możemy być wdzięczni? Dass der Herr Jesus uns dann zuruft, ich kenne die meinen. Że Pan Jezus woła do nas: znam tych, którzy należą do mnie. Ich verliere nicht den Überblick. Ja nie tracę tego z oczu. Ich weiß, wer zu mir gehört, und ich werde sie einmal alle zu mir nehmen. Wiem, kto jest mój i pewnego dnia zgromadzę ich. Aber die Frage für uns ist, was müssen wir denn jetzt tun? Pytanie do nas: co mamy czynić? Müssen wir die beste Gruppe suchen? Mamy szukać tej najlepszej grupy? Oder müssen wir eine neue Gruppe bilden? Albo może stworzyć nową grupę? Nein, das ist nicht der biblische Weg. Nie, to nie jest biblijna droga. Der biblische Weg ist, jede Gruppe zu verlassen. Biblijną drogą jest opuścić wszelkie grupy, każdą grupę. Und ohne extra Bekenntnis. Bez jakiegoś ekstra wyznania. Ohne einen Namen. Bez jakiejś nazwy, ohne eine Organisation, bez jakiejś organizacji, ohne eine Gruppe zu sein, bez bycia jakąś grupą, einfach im Namen des Herrn Jesus zusammenzukommen. Po prostu zgromadzać się do imienia Pana Jezusa, od tak. Und das ist der Weg, den die Bibel zeigt. I to jest ta droga, którą Biblia pokazuje. Es ist der Weg der Absonderung. To jest droga odłączenia. Und ich möchte zwei Aspekte davon zeigen. Dwa aspekty co do tego. Die eine Seite der Absonderung ist hin zu ihm, hin zu dem Herrn Jesus, dem wahren Mittelpunkt. Jeden z nich to jest zwrócić się do Niego, do tego prawdziwego. Und der andere Aspekt ist weg von allem, was nicht zu ihm passt. A drugi aspekt to jest z dala od wszystkiego, co do Niego nie pasuje. Der Schreiber des Hebräerbriefes nennt das so. Autor listu do Hebrajczyków tak to nazywa. Zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Wyjdźcie do niego poza obóz. Und wenn wir es praktisch auf uns anwenden, i gdy to praktycznie do nas przyłożymy czy skierujemy, dann bedeutet es hin zu ihm. To oznacza to zwrócić się do niego. Hin zu dem, was die Bibel sagt. Zwrócić się do tego, co mówi Biblia. Hin zu den Grundsätzen aus Gottes Wort. Do tych zasad ze Słowa Bożego. Hin zu dem Platz des Zusammenkommens, wo die Wahrheit von dem einen Leib gelebt wird. Do tego miejsca zgromadzania się, gdzie prawda jednego ciała jest urzeczywistniana. Und das ist in gleichem Maß ein Weg von. I to oznacza, że wtedy odłączamy się albo odchodzimy od. Paulus schreibt reinigen von den Gefäßen zur Unehre. Paweł pisze o oczyszczaniu naczyń ku niesławie. Das ist ein Reinigen durch Absonderung. I to oczyszczanie jest przez odłączenie. Praktisch bedeutet es Absondern von allen unbiblischen Spaltungen. To oznacza odłączenie się od wszystkich niebiblijnych podziałów. Hinausgehen aus kirchlichen Systemen, die keine Grundlage in Gottes Wort haben. Odłączyć się od kościelnych systemów, które nie mają biblijnego podłoża. Und abstehen von Ungerechtigkeit in Lehre und Praxis. I odłączyć się od każdej niesprawiedliwości, która byłaby w nauce czy też praktyce. Und die gute Nachricht ist, dobrą wiadomością jest, dadurch entsteht keine neue Gruppe, że przez to nie powstaje żadna nowa grupa, sondern es bedeutet ein Zurückgehen zu dem, was in Matthäus 18, Vers 20 steht. Ale jakby powrót do tego, co mamy zapisane w Mateusza 18:20. Es bedeutet ein Zurückgehen zu dem, was in Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht. Powrót do tego, co jest zapisane w Dziejach Apostolskich 2:42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Oni trwali w nauce apostolskiej i w społeczności. Im Brechen des Brotes und in den Gebeten. W łamaniu chleba i w modlitwach. Ich wünsche mir, dass wir das wirklich gut verstehen. Życzę sobie, abyśmy to naprawdę dobrze rozumieli. Wenn wir denken, wir seien eine Gruppe innerhalb der Christenheit, dann denken wir falsch. Jeśli myślimy sobie, że jesteśmy jedną z grup w chrześcijaństwie, to jest to złe myślenie. Wir möchten doch eben keine Gruppe sein. Bo nie chcemy być żadną grupą. Wir möchten doch gerne allein im Namen des Herrn Jesus versammelt sein. Chcemy po prostu zgromadzać się albo być zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa. Und da sind wir einerseits offen für alle, die dazugehören. I to oznacza, że jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy do Pana należą. Und wir sind auf der anderen Seite entschieden, alles abzulehnen, was gegen Gottes Wort ist. A z drugiej strony jesteśmy zdecydowani, by odłączyć wszystko to, co się zwraca przeciwko Słowu Bożemu. Nein, es entsteht kein neuer Kreis oder kein neues Dreieck. Nie powstaje żaden nowy krąg, trójkąt, kwadrat, cokolwiek. Habt ihr noch etwas Luft im Kopf? Habt ihr noch etwas Konzentration? Czy macie jeszcze dość koncentracji? Dann möchte ich noch einen Gedanken dazu zeigen. To jeszcze jedną myśl chciałbym przedstawić. Und da bin ich jetzt in Gedanken in 1. Korinther 10. Moje myśli kierują się do 1 Koryntian 10 rozdział. Ich möchte gerne diesen Punkt zeigen. Ten punkt chciałbym pokazać, dass Absonderung wirklich nötig ist. Że to odłączenie naprawdę jest konieczne. Dass man nicht einfach sagen kann, ja, aber ich kann doch auch da mal hingehen und da mal teilnehmen. Odłączenie nie znaczy, że ja powiem, no tak, ale mogę iść sobie raz tam albo w inne miejsce. Oder ich kann mal dorthin gehen und dort mal teilnehmen am Brotbrechen. Mogę iść do tej grupy, powiedzmy, i tam łamać chleb. Warum geht das nicht? Dlaczego nie da się tak, powiedzmy, skakać z jednej grupy do drugiej? Bedeutet es, dass wir glauben, etwas Besseres zu sein? Czy to oznacza, że uważamy, czy myślimy, że jesteśmy kimś albo czymś, kimś lepszym? Nein, überhaupt nicht. Nie, absolutnie nie. Dann haben wir vergessen, woher wir kommen. Bo jeśli tak będziemy myśleli, to zapominamy, skąd jesteśmy wzięci. Dass wir tot waren in Sünden und Vergehungen. Że byliśmy martwi w naszych przewinieniach i grzechach. Und dass es nur die Gnade Gottes ist, durch die wir errettet sind. I to tylko łaska Boża jest, dzięki której jesteśmy zbawieni. Und zusammengefügt zu dieser einen Versammlung, zu der alle Gläubigen gehören. I razem jesteśmy złączeni do tego jednego zgromadzenia, do którego należą wszyscy wierzący. Aber Paulus zeigt uns in 1. Korinther 10 ein Prinzip, ein Grundsatz. Ale Paweł w 1 Koryntian 10 pokazuje nam jedną zasadę. Und dabei benutzt er das Wort Teilnahme oder Gemeinschaft. I tutaj używa tego słowa brać udział albo społeczność. Und er unterscheidet dabei zwei Worte. I rozróżnia tutaj dwa słowa. Und das eine Wort bedeutet eine äußere Teilnahme. Jedno ze słowo oznacza zewnętrzne branie udziału. Und er zeigt, es gibt eine äußere Teilnahme beim Brotbrechen. I to pokazuje na przykład ten fakt, gdy łamiemy chleb. Jest to widoczne na zewnątrz. Die äußere Teilnahme besteht darin, i to składa się z tego, że man nimmt ein Stück von dem Brot und isst davon. że bierzemy kawałek z tego chleba i jemy. Man trinkt einen Schluck aus dem Kelch. Pijemy z kielicha. Das ist eine äußere Teilnahme. To jest zewnętrzne branie udziału. Zweitens zeigt Paulus, diese äußere Teilnahme gab es auch im Alten Testament schon. I Paweł po drugie pokazuje, że ten zewnętrzny udział był też w Starym Testamencie. Nämlich beim Friedensopfer. Mianowicie przy ofierze pojednania. Wenn ein Israelit ein Friedensopfer brachte, gdy Izraelita przynosił ofiarę pojednania, dann wurde ein Teil dieses Opfers auf dem Altar verbrannt. Część tej ofiary była spalana na ołtarzu. Ein Teil wurde dem Priester gegeben. Część była dawana kapłanowi. Und den Rest von diesem Opfer durfte der Opfernde mit seinen Gästen essen. I resztę z tej ofiary mógł ofiarujący ze swoimi gośćmi spożyć. Und alle, die etwas gegessen haben davon, i wszyscy, którzy z tej ofiary zjedli, sie haben äußerlich teilgenommen an dieser Mahlzeit, an diesem Opfer. Oni zewnętrznie brali udział w tym posiłku. Und jetzt sagt Paulus, das gibt's auch in der Welt, dieses Prinzip. I Paweł mówi, ta zasada jest też w tym świecie. Die Korinther gingen in den Götzentempel. Koryntianie chodzili do tych świątyń bożków. Und sie gingen nicht dahin, weil sie den Götzen was opfern wollten. Nie chodzili tam po to, że chcieli tym bożkom coś ofiarować. Nein, da gab es Fleisch zu essen. Nie, tam było mięso, które można było jeść. Und sie gingen dahin und aßen von diesem Fleisch. I chodzili tam i jedli to mięso. Das war die äußere Teilnahme. To był ten zewnętrzny udział w tym. Und die Korinther sagten, da ist doch nichts dabei. I Koryntianie mówili, przecież to nic takiego, nic w tym nie ma. Wir glauben ja nicht an die Götzen. Przecież nie wierzymy w te bożki. Wir wissen ja, es gibt nur einen Gott. Wiemy doskonale, że jest tylko jeden Bóg. Aber wir wollen einfach nur Fleisch essen. Po prostu chcielibyśmy sobie pojeść. Nun, von dieser äußeren Teilnahme spricht Paulus in 1. Korinther 10. O tej zewnętrznym uczestnictwie Paweł mówi w 1 Koryntian 10. Aber dann benutzt er ein zweites Wort. Ale używa też drugiego słowa. Und dieses Wort meint innere Gemeinschaft. I to słowo ma na myśli albo oznacza wewnętrzną społeczność. Und wieder zeigt er das an diesen drei Beispielen. I znowu pokazuje to w trzech przykładach. Er sagt, wer äußerlich vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt, kto zewnętrznie je z chleba i z kielicha, der drückt innere Gemeinschaft aus mit Christus. Ten wyraża wewnętrzną społeczność z Chrystusem. Gemeinschaft mit seinem Blut. Społeczność z Jego krwią. Gemeinschaft mit seinem Leib. Społeczność z Jego ciałem. Nun, wir essen nicht von dem Leib Christi buchstäblich. Co do zasady nie spożywamy ciała Chrystusa jako fizycznie. Wir trinken nicht sein Blut buchstäblich. Nie pijemy Jego krwi. Das ist ein Irrtum. To jest błędna nauka, błędna myśl. Aber durch das äußere Teilnehmen an diesem Essen, ale przez zewnętrzny udział w tym spożywaniu tego, drücken wir innere Gemeinschaft aus mit Christus. Wyrażamy wewnętrzną społeczność z Chrystusem. Und dann sagt Paulus, im Alten Testament war es genauso. I Paweł mówi, w Starym Testamencie było dokładnie tak samo. Wer äußerlich an der Friedensopfermahlzeit teilnahm, kto zewnętrznie brał udział w tej ofierze pojednania, war in Gemeinschaft mit dem Altar. Był w społeczności, miał związek z ołtarzem. Was, der war doch gar nicht beim Altar. Przecież on nie był przy ołtarzu, jak jadł z tej ofiary. Nur der Priester hatte doch das Opfer auf dem Altar zugerichtet. Tylko kapłan przyrządzał tą ofiarę na ołtarzu. Aber doch, die äußere Teilnahme bedeutet in Gottes Augen Gemeinschaft mit dem Altar. Ale to zewnętrzne branie udziału w oczach Bożych oznacza, że jednamy się z tym. Und dann sagt Paulus, genauso ist es, wenn ihr Götzenopferfleisch im Götzentempel esst. I Paweł mówi, dokładnie jest tak samo, jeśli to mięso poświęcone bożkom w tej świątyni tych bożków spożywacie. Auch wenn ihr denkt, wir essen doch nur Fleisch. Nawet jeśli wy sami myślicie, przecież to jest tylko mięso, którym się chcemy nasycić. Gott sieht es so, ihr drückt Gemeinschaft aus mit den Dämonen, die hinter den Götzen stehen. To Bóg widzi to tak, wyrażacie społeczność z tymi demonami, które stoją za tymi bożkami. Und das ist ein Prinzip in Gottes Wort. I to jest zasada obowiązująca w Słowie Bożym. Es bedeutet, to oznacza, wenn ich äußerlich teilnehme, bedeutet es für Gott innere Gemeinschaft mit dem, was da gemacht wird. Jeśli ja zewnętrznie w czymś biorę udział, to wewnętrznie dla Boga mam społeczność z tym, co się tam dzieje. Und so komme ich durch äußeres Teilnehmen in Gemeinschaft mit dem, was dort geschieht. I przez mój zewnętrzny udział mam społeczność z tym, co się dzieje w tym miejscu. Auch wenn ich selber sage, das lehne ich ab. Nawet jeśli ja sam powiem, nie, ja się z tym nie zgadzam, to nie jest zgodne z moimi myślami, ja to odrzucam. Ich mache es mal deutlich an einem Beispiel. Jeden przykład. Ein Beispiel, das ich aus unserem Land kenne. Przykład, który znam z mojego kraju. Da gibt es wiedergeborene Christen, die sind sehr konsequent in ihrer Nachfolge hinter dem Herrn Jesus. Są nowo zredzeni chrześcijanie, którzy są bardzo konsekwentni w kroczeniu za Panem. Sie leben wirklich ein Leben in Treue. I naprawdę żyją tak wiernie. Aber sie lehren, dass ein Gläubiger wieder verloren gehen kann. Ale uczą, że wierzący może stracić życie wieczne. Wenn er nicht weiter treu lebt, kann er wieder verloren gehen. Jeśli nie będzie żył wiernie, to może być znowu zgubiony. Ich kenne einige dieser Gläubigen. Znam kilkoro z nich. Und wir haben auch einen guten Austausch. I bywa tak, że rozmawiamy. Was meint ihr, könnte ich jetzt zu ihnen gehen und bei ihnen am Brotbrechen teilnehmen? Jak myślicie, mógłbym teraz iść do nich i wziąć udział w ich zgromadzeniu i łamać z nimi chleb? Sie leben doch so treu. Przecież żyją wiernie. Vielleicht treuer als ich. Może i wierniej niż ja. Dann kann ich das doch tun, oder? No to mógłbym to uczynić. Wenn wir dieses Prinzip aus 1. Korinther 10 gut verstehen, jeśli dobrze rozumiemy zasadę z 1. Koryntian 10, dann verstehen wir, to zrozumiemy, durch die äußere Teilnahme dort, gdybym ja zewnętrznie poszedł i łamał z nimi chleb, u nich chleb, mache ich Gemeinschaft mit dieser falschen Lehre, to będę miał społeczność z tą błędną nauką. Mit dieser schlimmen Lehre, dass ein Gläubiger wieder verloren gehen kann. Z tą straszną nauką, że wierzący może być znowu zgubiony. Ich selber sage, die Lehre ist ganz falsch. Ja sam osobiście twierdzę, że ta nauka jest absolutnie błędna. Persönlich distanziere ich mich davon. Osobiście jak najbardziej się od tego dystansuję. Aber wie sieht Gott es? Ale jak to Bóg będzie widział? Er sagt, durch die äußere Teilnahme bist du in innerer Gemeinschaft mit dieser falschen Lehre. Przez to, że ty zewnętrznie wziąłeś udział w łamaniu chleba z nimi, wewnętrznie masz z nimi społeczność, masz społeczność z tą nauką. Deswegen werde ich nicht dorthin gehen und am Brotbrechen teilnehmen. Dlatego też nie poszedłbym do nich i nie łamałbym z nimi chleba. Wenn ich einen solchen Bruder treffe, dann freue ich mich, ihn zu sehen. Jeśli takiego brata spotkam, to cieszę się, że go widzę. Ich spreche auch gerne mit ihm über den Herrn Jesus. Chętnie porozmawiam z nim o Panu Jezusie. Ich tausche mich auch aus mit ihm über seine Arbeit für den Herrn. Wymienię swoje poglądy, myśli na temat pracy dla Pana. Aber ich werde nicht dort teilnehmen. Ale nie łamałbym z nim chleba. Weil ich nicht Gemeinschaft machen möchte mit dieser falschen Lehre. Bo nie chcę mieć społeczności z tą błędną nauką. Wir haben auch schon darüber gesprochen. Mówiliśmy już o tym. Wir haben gesagt, wir streiten jetzt nicht darüber. I nie chcemy się kłócić o to. Aber ich möchte gerne dieses Prinzip Gottes in der Praxis umsetzen. Ale chciałbym, abyśmy tą zasadę Bożą w praktyce urzeczywistniali. Das Prinzip ist also klar aus 1. Korinther 10. Ta zasada jest jasna z 1. Koryntian 10. Und weil ich mich nicht identifizieren möchte mit falschen Lehren oder falschen Praktiken, a ponieważ nie chcę się identyfikować z błędnymi naukami albo błędnymi, złymi praktykami, werde ich dort eben nicht teilnehmen. Z tego powodu nie będę łamał wśród nich z nimi chleba. Und in diesem Sinn biblische Absonderung leben. I w tym sensie będę żył w tym biblijnym odłączeniu. Und ich sag's noch einmal. Jeszcze raz powtórzę. Ich tue das nicht, weil ich meine, dass ich besser bin als der andere. Nie czynię tego z tego powodu, że uważam, że jestem lepszy niż oni, inni. Sondern ich tue es, weil ich mich vor Gott nicht verbinden möchte mit dieser falschen Sache. Ale czynię to z tego względu, że przed Bogiem nie chcę się zjednać z tą błędną nauką, rzeczą. Wir schauen uns dazu noch eine Stelle aus dem Alten Testament an. Jeszcze krótko jedno miejsce ze Starego Testamentu. Es ist eine Stelle aus dem Propheten Haggai. Miejsce z proroka Ageusza. Und da soll Haggai die Priester fragen. I tam Ageusz miał zapytać kapłanów. Die Priester, die sich auskannten mit diesem Thema. Kapłanów, którzy znali się na tym temacie. Und Haggai fragt die Priester, wenn etwas Reines etwas Unreines anrührt. I Ageusz pyta, jeśli coś czystego dotknie czegoś nieczystego, wird dann das Unreine rein? Czy to nieczyste oczyści się? Und die Priester sagen, nein. I kapłani powiedzieli, nie. Nein, nicht das Reine macht das Unreine rein. Nie jest tak, że czyste przez kontakt oczyszcza nieczyste. Da fragt der Prophet ein zweites Mal. I po raz drugi pyta Ageusz ich, wenn etwas Unreines etwas Reines anrührt. Jeśli coś nieczystego dotknie coś czystego, was passiert dann? Co się wtedy stanie? Das Reine wird unrein. To, co było czyste, zanieczyści się. Nun, wir wollen das einfach so annehmen, wie Gott es uns sagt. Po prostu przyjmijmy to tak, jak Bóg nam to mówi. Und es ist ein Prinzip, das sich durch Gottes Wort hindurchzieht. I to jest zasada, która przewija się przez Słowo Boże. Und das Prinzip können wir wie folgt nennen. Das können wir so beschreiben. I tą zasadę możemy opisać. Verbindung mit Bösem verunreinigt. Łączenie się ze złem zanieczyszcza. Nicht nur die Frage, ob ich selber etwas Böses habe. Nie tylko pytanie, czy ja sam coś złego mam, auch Verbindung mit Bösem verunreinigt. Ale również kontakt, czy złączenie się ze złem zanieczyszcza. Und deswegen gibt es auch im Neuen Testament viele Aufforderungen. Dlatego też w Nowym Testamencie jest wiele wezwań. Zum Beispiel im 2. Johannesbrief. Na przykład drugi list Jana. Wenn jemand aktiv eine böse Lehre bringt, jeśli ktoś aktywnie głosi złą naukę, soll ich ihn nicht grüßen oder ins Haus aufnehmen? Mam go nie pozdrawiać ani nie przyjmować do domu. Oder wenn in der Versammlung etwas Böses ist, jeśli coś w zgromadzeniu jest złego, dann müssen wir es hinaus tun. To powinniśmy to usunąć. Sonst wird die ganze Masse, die ganze Versammlung verunreinigt. Bo w przeciwnym wypadku cały zaczyn, cała masa jest zanieczyszczona. Wenn da zum Beispiel ein Hurer ist. Jeśli jest jakiś przetecznik, dann bedeutet es nicht, dass alle Hurerei treiben. Wcale to nie oznacza, że wszyscy cudzołożyli. Aber wenn sie das den Bösen nicht hinaus tun, dann werden sie alle verunreinigt. Ale jeśli tego zła nie usuną, to będą sami zanieczyszczeni. In Offenbarung 18, Vers 4 sagt Gott: Objawienie 18:4 Bóg mówi: Geht aus ihr hinaus, wyjdźcie spośród nich. Wenn ihr nicht hinausgeht, werdet ihrer Sünden teilhaftig. Bo jeśli nie wyjdziecie spośród nich, będziecie mieli udział w ich grzechach. Da geht es um die christuslose Christenheit, Babylon. Tam jest mowa o Babilonie, o tym chrześcijaństwie bez Chrystusa. Und wieder zeigt Gott dieses Prinzip. I znowu Bóg pokazuje tą zasadę. Verbindung mit Bösem verunreinigt. Złączenie ze złem zanieczyszcza. Wir verstehen also diesen Punkt gut. Durch äußere Teilnahme rozumiemy ten punkt chyba dobrze, że przez zewnętrzny udział kommt man in innere Gemeinschaft. Ma się wewnętrzną społeczność. Und deswegen ist es so wichtig, einen Weg in Absonderung von allem Bösen zu gehen. I dlatego tak ważnym jest, by iść tą drogą w odłączeniu. Und das ist der Weg, auf dem wir erleben werden. I to jest droga, na której przeżyjemy, dass der Herr Jesus uns seinen Segen gibt in seiner Gegenwart. Że Pan Jezus daje swoje błogosławieństwo, swojej obecności. Und wir tun das nicht, weil wir denken, besser zu sein. I czynimy to nie dlatego, że myślimy, że sądzimy, uważamy, że jesteśmy lepsi. Wir tun es, weil wir wissen, wie wertvoll diese Einheit der einen Versammlung in seinen Augen ist. Czynimy to dlatego, że rozumiemy, jak cennym jest dla Boga jedność zgromadzenia w Jego oczach. Und wir tun es, würdig zu wandeln der Berufung, mit der wir berufen worden sind. I czynimy to dlatego, że chcemy iść godnie tego powołania, którym powołani jesteśmy. Wir kommen nach. Ich möchte gerne noch einen Gedanken vorstellen in Verbindung mit dem, was wir beim letzten Mal gelesen haben. Jeszcze jedną myśl chciałbym przytoczyć w związku z tym, czym się zajmowaliśmy. Und zwar in Verbindung mit dieser Aufforderung, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. Mianowicie w połączeniu z tym wezwaniem do zachowywania jedności, jedności Ducha w zawiązce pokoju. Und zwar möchte ich gerne kurz etwas sagen über die Beziehungen, in der örtliche Versammlungen untereinander stehen. I chciałbym coś powiedzieć na temat wzajemnych powiązań miejscowych zgromadzeń. Und das würde ich auch gerne mit einem kleinen Schaubild deutlich machen. I to chciałbym też przedstawić na podstawie slajdu. In der Mitte sind einmal beispielhaft drei örtliche Versammlungen gezeigt. Widzimy przykładowo na środku tego slajdu trzy zgromadzenia obrazowo. Die Versammlung in Korinth, zgromadzenie w Koryncie, die Versammlung in Ephesus, zgromadzenie w Efezie, und dann könnten wir sagen die Versammlung in Mikołów, i moglibyśmy tutaj jako trzecie na przykład zgromadzenie w Mikołowie, oder in Siegen oder wo auch immer. Siegen czy jakiekolwiek miejsce na ziemi. In welcher Beziehung stehen die örtlichen Versammlungen untereinander? Jakie związek jest między tymi zgromadzeniami? Und wir sehen, es gibt eine doppelte Verbindung. I widzimy, że jest podwójne połączenie. Einmal ist an jedem Ort der Wunsch. Po pierwsze, na każdym miejscu jest to życzenie. Die Wahrheit von der einen Versammlung sichtbar zu machen. By tą prawdę o zgromadzeniu przedłożyć, przedstawić całemu światu. Und diese eine Versammlung besteht weltweit. I to jedno zgromadzenie jest na całym świecie. Und das wünscht man an jedem Ort. I tego życzymy sobie na każdym miejscu. Man denkt nicht, ich bin am Ort für mich irgendwie eine abgeschlossene Gruppe. Nie myślimy tak, że jestem na tym miejscu sam dla siebie albo sami dla siebie pewną zamkniętą grupą, sondern die Versammlung besteht aus allen Gläubigen weltweit. Ale zgromadzenie składa się ze wszystkich wierzących na całym świecie. Und genau das wollen wir gerne am Ort, so wie wir zusammenkommen im Namen des Herrn Jesus. I dokładnie to chcemy urzeczywistniać na danym miejscu, gdy się zgromadzamy. Das ist die Verbindung, die im unteren Teil der Folie gezeigt wird. To jest to połączenie, które jest pokazane jakby na tej dolnej części tego slajdu. Und dann gibt es die Verbindung, die im oberen Teil gezeigt wird. I jest też to połączenie, które jest w tej górnej części pokazane. Der gleiche Herr ist an jedem Ort in der Mitte. Ten sam Pan w każdym miejscu jest w środku, po środku. Und in gleicher Weise hat man an jedem Ort den Wunsch, in seinem Namen versammelt zu sein. W ten sam sposób na każdym miejscu mamy to samo życzenie, by być jemu. Und das bedeutet, dass die örtlichen Versammlungen nicht unabhängig voneinander sind. I to oznacza, że miejscowe zgromadzenia nie są od siebie niezależne. Sie stehen nicht autonom oder isoliert für sich. Nie są autonomiczne, nie są odizolowane jedno od drugiego, sondern sie stehen in einer Verbindung zueinander. Ale są ze sobą połączone. Und das hat auch praktische Konsequenzen. I to ma też praktyczne konsekwencje. Und jetzt sage ich eine praktische Konsequenz, die ist jedem von uns wahrscheinlich gut bekannt. I teraz na przykład taka praktyczna konsekwencja, myślę, że każdy z nas ją doskonale zna. Wenn jemand aufgenommen wird in die Gemeinschaft beim Brotbrechen, jeśli ktoś jest przyjmowany do społeczności w łamaniu chleba, dann ist das eine Entscheidung der Versammlung am Ort. To jest to decyzja podejmowana w miejscowym zgromadzeniu. Nur die örtliche Versammlung hat die Autorität, eine solche Entscheidung zu treffen. Tylko miejscowe zgromadzenie ma autorytet, by taką decyzję podjąć. Und warum hat sie die Autorität? Dlaczego ma ten autorytet? Weil der Herr in der Mitte ist. Ponieważ Pan jest pośrodku. Genauso ist es, wenn jemand hinausgetan werden muss. Tak samo jest w przypadku, gdy ktoś musi być wyłączony. Aber weil die örtliche Versammlung weiß, wir stehen nicht isoliert für uns. Ale z tego powodu, że miejscowe zgromadzenie wie, że nie jesteśmy odizolowani sami dla siebie, sondern wir wollen die Wahrheit von der einen Versammlung weltweit hier am Ort verwirklichen. Ale chcemy prawdę o jednym zgromadzeniu tutaj, w tym miejscu urzeczywistniać. Deshalb hat die Entscheidung Gültigkeit auf der ganzen Welt. Dlatego ta decyzja jest ważna na całym świecie. Das hat auch noch eine weitere Konsequenz. Kolejna konsekwencja z tego wynikająca. Wenn ein Bruder, eine Schwester am Ort A in Gemeinschaft ist, jeśli brat lub siostra w miejscowości A jest w społeczności, dann ist sie genauso am Ort B in Gemeinschaft. To tak samo jest w społeczności w miejscu B. Es ist also Unsinn zu sagen, die Geschwister passen mir nicht, ich gehe an einen anderen Ort. Dlatego też jest bezsensem twierdzenie, ci wierzący to mi nie bardzo pasują, pójdę gdzie indziej. Es stimmt, ich sehe sie nicht mit meinen Augen, wenn ich da sitze. Co prawda, owszem, nie będę ich oglądał, jak pójdę w inne miejsce. Aber ich bin genauso in Gemeinschaft mit ihnen. Ale jestem tak samo z nimi w społeczności. Das sind praktische Konsequenzen von dieser Verbindung, in der die örtlichen Versammlungen zueinander stehen. I to są te praktyczne konsekwencje, w jakich miejscowe świadectwa są ze sobą połączone, powiązane. Und auch das gehört dazu, wenn es darum geht, die Einheit des Geistes zu bewahren im Band des Friedens. I dokładnie o tym jest mowa, gdy mówimy o zachowywaniu jedności ducha w zawiązce pokoju. Und jetzt möchte ich gerne diesen Gedanken abschließen mit 4 Bibelstellen. I tą myśl chciałbym zakończyć 4 miejscami z Biblii. Und zuerst eine Bibelstelle aus Johannes 17. Najpierw z Jana 17. Johannes 17, Vers 22. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Wir haben eben etwas über die Zerrissenheit nachgedacht, die heute unter der Verantwortung des Menschen entstanden ist. Mówiliśmy o tym rozerwaniu, które powstało przez człowieka, albo człowiek jest za to odpowiedzialny. Und jetzt macht es uns unendlich glücklich, diesen Blick in die Zukunft zu werfen. I dlatego to sprawia, że jesteśmy nieskończenie szczęśliwi, gdy spojrzymy w przyszłość. Der Herr Jesus spricht über das Ziel, das er erreichen wird mit den Seinen. Pan Jezus mówi o celu, który osiągnie ze swoimi. Wenn er kommt und uns zu sich nimmt. Gdy przyjdzie, aby wziąć nas do siebie. Dann wird er uns die Herrlichkeit geben, die er selber besitzt. To da nam tą chwałę, którą sam posiada. Und warum? Dlaczego? Skąd? Damit sie eins seien. Aby byli jedno. Es wird Einheit in Vollendung sein. Będzie ta jedność, doskonała jedność. Und dann sagt er, wie in welcher Intensität diese Einheit bestehen wird. W jaki sposób ta jedność będzie istniała? Er sagt, wie wir eins sind. I Pan mówi dalej, jak my jedno jesteśmy. So wie der Sohn und der Vater eins sind. Tak jak syn i ojciec są jedno. Und da können wir uns, das können wir uns gut vorstellen, da passt nichts dazwischen. To sobie możemy dobrze wyobrazić. Między ojca i syna nie ma minimalnej przerwy. Da ist eine vollkommene Einheit. Jest doskonała jedność między wśród nich. Im Denken, im Empfinden, in der Gesinnung, in den Zielen, in der Ausrichtung. W myślach, w usposobieniu, w celu, jaki mają, w wykonywaniu czegoś. Ihr Lieben, wie herrlich wird das sein. Jak wspaniałe to będzie. So werden alle Gläubigen einmal eins sein. Wszyscy wierzący kiedyś będą tą jednością. Wir sind heute traurig darüber, dass es Zerrissenheit unter den Christen gibt. Dzisiaj jesteśmy smutni, że jest tak wielki podział, tak wielkie rozdzielenie, rozłączenie w chrześcijaństwie. Und wenn wir nicht mehr traurig darüber sind, dann stimmt etwas nicht. A jeśli nie jesteśmy z tego powodu smutni, to coś nie gra. Aber es macht uns so glücklich daran zu denken, es wird einmal Einheit in Vollendung geben. Ale to nam sprawia radość, że kiedyś będzie ta jedność. Und wie wird es dann sein? Jak to będzie wtedy? Der Jesus sagt, ich in ihnen. Pan Jezus mówi, ja w nich. Das schließt ein, dass dann nichts anderes mehr in den Gläubigen zu sehen sein wird als nur Christus. To ma taką konsekwencję, że w wierzących nie będzie nic innego widoczne, jak tylko sam Chrystus. Das, was in mir ist, wird auch nach außen sichtbar. Bo to, co jest we mnie, to też okazuje się, czy ja urzeczywistniam, ja pokazuję to na zewnątrz. Und ich meine, jetzt haben wir hier auch einen Schlüssel. I tutaj mamy pewien klucz. Einen Schlüssel, wie wir heute besser Einheit verwirklichen können. Klucz, w jaki sposób tą jedność możemy lepiej urzeczywistniać. Wenn wirklich Christus in uns ist. Jeśli Chrystus prawdziwie jest w nas. Und Christus an uns gesehen wird. I Chrystus na nas jest widzialny. Dann wird uns das auch zusammenführen und zusammenhalten. to wtedy nas wspólnie przywiedzie i to nas wspólnie będzie trzymało razem. Aber sobald etwas vom eigenen Ich in den Vordergrund tritt. Ale jak w momencie, gdy tylko coś z własnego ja wyjdzie naprzód, dann wird es auseinanderführen. To wtedy doprowadzi to do rozdwojenia. Das macht uns glücklich, das zu hören aus dem Mund des Herrn Jesus selbst. I to jest wielkie szczęście, że możemy to słyszeć z ust samego Pana. Er wird sein Ziel erreichen. On osiągnie swój cel. Und die Seinen werden einmal eins sein. I ci, którzy są Jego, kiedyś będą jednością. Und zwar genauso, wie der Vater und der Sohn eins sind. Dokładnie tak, jak Ojciec i Syn jedno są. Und jetzt möchte ich gerne 3 Stellen lesen aus der Offenbarung. I 3 miejsca z objawienia teraz. Einmal aus Kapitel 19. 19 rozdział. Vers 7. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. 19 rozdział 7 wiersz. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Diese Frau, diese Braut des Lammes ist niemand anders als die Versammlung. Tą oblubienicą jest nikt inny jak zgromadzenie. Und da werden sie alle dazugehören, alle Gläubigen. I do tej oblubienicy należą wszyscy wierzący. Was ist das für ein herrliches Bild? Cóż za wspaniały obraz. Der eine Bräutigam und die eine Braut. Jeden oblubieniec i jedna oblubienica. Die zweite Stelle aus der Offenbarung, Kapitel 21. Drugie miejsce z 21 rozdziału objawienia. Vers 9 in der Mitte und Vers 10. 10 und 11. 9. wiersz. Komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Und dann bis sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Po dwukropku, chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Zaniósł mnie w duchu na... Zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Jezusku. Noch dieser Satz, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Stępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Hier wird ein zweites Bild gezeigt. Tu mamy drugi obraz. Die eine Stadt. Jedno miasto. Und es handelt sich die gleiche Sache. I jest mowa o tej samej rzeczy. Denn Johannes wird ja gesagt, ich will dir diese Braut, die Frau des Lammes zeigen. Bo Jan mówi, pokażę ci tą oblubienicę. Und dann sieht er sie im Bild dieser Stadt. I widzi ją w obrazie tego miasta. Da geht es Verwaltung, aber das ist nicht unser Thema jetzt. Tu jest mowa o zarządzaniu, ale w tej chwili to nie jest nasz temat. Unser Thema, es ist die eine Stadt. To jest jedno miasto, to jest nasz temat. Und diese Stadt hat die Herrlichkeit Gottes. I to miasto ma chwałę Bożą. Eben haben wir gesehen, in den Gläubigen, wenn sie eins sind in Vollendung, wird nichts gesehen als nur Christus. Wierzących doskonałości nie będzie nic innego widzialne jak tylko Chrystus. Und jetzt sehen wir in den Gläubigen, die in Vollendung vereint sind als diese Stadt, wird nichts gesehen als die Herrlichkeit Gottes. I jeśli patrzymy tutaj w obrazie tego miasta, nie będzie widzialne nic innego jak tylko chwała Boża. Und in dieser Beschreibung finden wir dann auch den Gedanken der Perle wieder. I tutaj w tym opisie mamy znowu tą myśl tej perły. In Vers 21. W 21 wierszu. Und jetzt ein dritter Vers aus der Offenbarung. I trzeci wiersz z objawienia. Kapitel 21, Vers 2 und 3. Drugi i trzeci wiersz z 21 rozdziału. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie... Gut. Hier haben wir das dritte Bild. Trzeci obraz. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Przybytek Boga między ludźmi. Und wieder macht uns Gottes Wort ganz deutlich, es geht die gleiche Sache. I znowu widzimy, że chodzi o tą samą sprawę, rzecz. Diese Braut. O tą oblubienicę. Die Versammlung. O zgromadzenie. Und sie wird die Wohnung Gottes auf der neuen Erde sein. I ono będzie miejscem, czy mieszkaniem na ziemi. Die eine Wohnung, die eine Hütte. Jedno mieszkanie, jeden przybytek. Und jeder Gläubige wird dazugehören. I każdy wierzący będzie do tego należał. Wir haben über das Haus Gottes nachgedacht. Mówiliśmy, czy myśleliśmy o domu Bożym? Wir haben über die Christenheit nachgedacht, die aussieht wie ein großes Haus. o chrześcijaństwie, które wygląda jak wielki dom. Aber Gott hat sein Ziel nicht aufgegeben. Ale Bóg nie odrzucił swojego celu. Er wird sein Haus, seine Hütte einmal haben in Vollendung. On będzie miał pewnego dnia swój dom, swój przybytek doskonały. Was ist die Bestimmung dieser Versammlung? A co stanowi o tym zgromadzeniu? Jaki jest cel tego zgromadzenia? Wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Jak oblubienica przyozdobiona dla swojego męża. Dass sie zur Freude des Herrn Jesus ist. Jest ona dla radości dla Pana Jezusa. Ihr Lieben, das ist unser Wunsch auch im Blick auf das Zusammenkommen als Versammlung. To jest nasze życzenie, jeśli chodzi o nas, gdy się zgromadzamy jako zgromadzenie. Wir dürfen auch heute schon zur Freude, zur Ehre des Herrn Jesus einen gemeinsamen Weg gehen, der ihm gefällt. Już dzisiaj możemy iść wspólnie tą drogą, która się Jemu podoba. Ist uns das bewusst? Jesteśmy tego świadomi? Oh, wenn wir so zusammenkommen, empfangen wir etwas für uns. Ja, da sind wir dankbar für. Czy może jak się zgromadzamy, to odbieramy coś dla siebie i jesteśmy wdzięczni za to, tak? Wir empfangen Nahrung für unseren inneren Menschen. Odbieramy ten pokarm dla naszego wewnętrznego człowieka. Wir empfangen etwas, was uns auferbaut im Glauben. Odbieramy coś, co nas buduje w wierze. Wir haben Freude der Gemeinschaft. Mamy radość z społeczności. Und das ist gut. I to jest dobre. Und wir dürfen uns darüber freuen. I możemy się z tego cieszyć. Aber es ist nicht alles. Ale to nie wszystko. Wir kommen auch zusammen, um dem Herrn Ehre zu geben, dadurch, dass wir als Versammlung zusammenkommen. Zbieramy się po to, by Panu przynosić chwałę wspólnie, jako wspólnie razem. Und ich meine, wenn wir daran denken, macht uns das Zusammenkommen noch viel mehr wertvoll. I jeśli o tym też będziemy pamiętali, to zgromadzenie będzie dla nas jeszcze bardziej cenne. So dürfen wir auch gemeinsam eine Antwort geben auf die Liebe des Herrn Jesus. Wtedy wspólnie razem będziemy mogli odpowiedzieć na miłość Pana Jezusa. Und wollen gemeinsam würdig wandeln der Berufung, mit der wir berufen worden sind. I będziemy godnie szli tego powołania, którym jesteśmy powołani. Aber jetzt kommen wir auch noch zum persönlichen Teil. I możemy przejść jeszcze do tej osobistej części. Wir wollen auch noch darüber nachdenken, wie wir persönlich würdig der Berufung wandeln. Jak możemy osobiście chodzić godnie powołania. Und wir lesen dazu etwas aus Epheser 5. I przeczytamy do tego z Efezjan 5 rozdział. Epheser 5, Vers 1 und 2. 5 rozdział, 1. i 2. wiersz. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was, i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Und Vers 8 bis 10. I wiersze 8 do 10. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z Chodźcie tego, co jest miłe Panu. Und Vers 15 und 16. I 15 i 16. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Wir denken kurz an Epheser 1. Przypomnijmy sobie Efezjan 1 rozdział. Da finden wir die Berufung Gottes für jeden von uns persönlich. Tam mamy powołanie Boże dla każdego z nas osobiście. Und Paulus schreibt, Gott hat uns berufen. I Paweł pisze, Bóg nas powołał, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien in Liebe. Abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Was macht das Wesen Gottes aus? Co jest istotą Boga, Bożą? Gott ist Licht. Bóg jest światłem. Und Gott ist Liebe. I Bóg jest miłością. Weil er Licht ist, dazu gehört, dass er heilig ist, gerecht ist. To, że on jest światłem, to oznacza, że on jest święty, on jest sprawiedliwy. Und dass er Liebe ist, daraus kommt, dass er Gnade übt, dass er Barmherzigkeit übt. A że jest miłością, stąd wnioskujemy, czy możemy widzieć, że jest łaskawy i miłosierny. So ist unser Gott, er ist Licht und Liebe. Taki jest nasz Bóg. Und immer, wenn er handelt, handelt er in Übereinstimmung mit seinem Wesen. I zawsze, gdy on działa zgodności ze swoją istotą. Und jetzt kommt eine wichtige Frage. I teraz ważne pytanie. Wie kann Gott denn Sünder begnadigen? W jaki sposób Bóg może ułaskawić grzesznika? Er ist doch heilig, er ist doch Licht. Przecież on jest światłem, światłością, święty. Wie kann er denn Sünder begnadigen, dass sie in seiner Gegenwart, in seinem Licht sind? W jaki sposób może ułaskawić grzesznika, aby stanął w jego świetle? Menschen können das nicht auflösen. Ludzie nie potrafią tego rozwiązać. Menschen haben keine Idee, wie sie dieses Problem lösen. Ludzie nie mają pomysłu, jak ten problem rozwiązać, jak jemu sprostać. Aber Gott hat einen Weg gefunden. Ale Bóg znalazł rozwiązanie. Wie er Gnade üben kann, obwohl er Licht ist. W jaki sposób może okazać łaskę, mimo tego, że jest światłem? Und welcher Weg ist das? Jaka to jest droga? Er hat seinen Sohn gegeben. Dał swojego syna. Der völlig rein heilig ist. Który jest w pełni święty i czysty. Und er hat ihn die Strafe treffen lassen für unsere Ungerechtigkeit. I on, jego spotkała kara za nasze nieprawości. Deshalb kann Gott Gnade üben. Z tego powodu Bóg może okazywać nam łaskę. Und es ist doch in Übereinstimmung damit, dass er Licht ist. I to jest też zgodne z tym, że on jest światłem. Es ist sogar gerecht, dass Gott vergibt dem, der an den Herrn Jesus glaubt. I to jest też sprawiedliwe, że Bóg przebacza temu, który wierzy w Pana Jezusa. Und jetzt hat Gott uns berufen, i Bóg nas powołał, dass wir vor ihm sind, abyśmy byli przed nim, in unmittelbarer Nähe, in Gemeinschaft. W tej wielkiej bliskości mieli z nim społeczność. In Gemeinschaft mit dem Gott, der Licht ist. Społeczności z tym Bogiem, który jest światłem. Und dafür ist es nötig, dass wir heilig und untadelig sind. I dlatego jest potrzebne, abyśmy byli święci i nienaganni. Und das sind wir, weil Gott uns geheiligt hat. I takimi jesteśmy, ponieważ Bóg nas uświęcił. Das sind wir, weil er uns gewaschen hat im Blut des Herrn Jesus. Bo on nas obmył nas w krwi Chrystusa. Er sieht uns in Christus. On widzi nas w Chrystusie. Und er sieht uns heilig und untadelig. I widzi nas jako świętych i nienagannych. Aber dieser Gott ist auch Liebe. Ale ten Bóg jest też miłością. Und deswegen sagt Paulus, ihr seid heilig und untadelig vor ihm in Liebe. Dlatego też Paweł mówi, abyście byli święci i nienaganni przed nim w miłości. Das ist die Stellung, zu der er uns berufen hat, jeden einzelnen. To jest to stanowisko, w jakim nas powołał, każdego z osobna. Und ich meine, das erfüllt uns jedes Mal, wenn wir daran denken, mit Dank und Anbetung. I to nas uszczęśliwia, gdy o tym myślimy. To prowadza nas w dziękczynienie i uwielbienie. Ich hatte nichts anderes verdient als das ewige Verderben. Na nic innego nie zasłużyłem, jak na wieczne potępienie. Hat Gott mich genommen und zu sich gebracht. Bóg mnie przyjął i przywiódł do siebie. Und ich darf jetzt heilig und untadelig vor ihm sein in Liebe. I mogę być święty i nienaganny przed nim w miłości. Das ist unsere Berufung persönlich. To jest nasze powołanie osobiste. Und jetzt ruft Gott uns zu, jetzt lebe auch passend zu dieser Berufung. I Bóg wzywa nas, żyj zgodnie z tym powołaniem, według lebe, powołania. Lebe passend zu dieser Berufung. Żyj godnie tego powołania. Und da zeigt uns Epheser 5, I Efezjan 5 pokazuje nam, dass unser Leben durch drei Merkmale gekennzeichnet sein soll. Że nasze życie powinno się cechować trzema rzeczami. Und das erste Merkmal, das haben wir in Vers 1 und 2 gefunden. Pierwszą cechę znaleźliśmy w wierszu 1. i 2. Wandelt in Liebe. Chodźcie w miłości. Ja, wir sind vor Gott in Liebe. Jesteśmy przed Bogiem w miłości. Und wir sollen auch entsprechend leben. I odpowiednio do tego powinniśmy też żyć. Und was ist der Maßstab dafür? A co jest wzorcem dla tego? Das erschreckt uns vielleicht. To nas może przeraża. Der Maßstab ist niemand anders als Gott selbst. Tym wzorcem jest nikt inny jak sam Bóg. Du und ich, wir dürfen Nachahmer Gottes sein. Ty i ja możemy być naśladowcami Bożymi. Wir denken vielleicht, das geht überhaupt nicht. Może sobie myślimy, przecież to się nie da. Aber es geht eben doch. Ale jednak da się. Und warum geht es? Dlaczego da się? Weil wir nichts anderes haben als das göttliche Leben. Ponieważ mamy nic innego jak życie wieczne. Weil wir nichts anderes haben als die göttliche Natur. Mamy Bożą naturę. Gott hat uns ja nichts anderes geschenkt als seine Natur. Bóg darował nam nic innego jak tylko swoją naturę. Ja, das begreifen wir nicht, oder? Tego nie jesteśmy w stanie pojąć, prawda? Er hat uns sein Leben, seine Natur gegeben. Swoje życie, swoją naturę nam dał. Natürlich haben wir auch noch die Sünde in uns. Oczywiście ten grzech jeszcze w nas mieszka. Das Fleisch, die alte Natur. Ciało, stara natura. Und die streiten einander entgegen. I one są sobie przeciwne. Aber das neue Leben, das wir haben, das will gar nichts anderes als so zu leben, wie Gott lebt. Ale nowe życie nie chce nic innego jak tylko żyć tak jak Bogu to miłe. Seid nun Nachahmer Gottes. Bądźcie naśladowcami Bożymi. Ja, es ist wahr, solange wir auf der Erde leben, werden wir dieses Ziel nie erreichen. To też jest prawdą, jak długo jesteśmy tutaj na tej ziemi, tego celu nigdy nie osiągniemy. Aber Gott kann uns kein anderes Ziel geben als eben dieses. Ale Bóg nie potrafi dać nam innego celu jak tylko ten. Und er hat uns von seiner Seite auch alles gegeben, um dieses Ziel zu erreichen. I ze swojej strony Bóg dał nam wszystko, co potrzebujemy, by osiągnąć ten cel. Aber jetzt kommt etwas, das macht uns so glücklich. Ale teraz jest też coś, co nas tak bardzo uszczęśliwia. Wir könnten ja denken, Nachahmer Gottes schaffe ich nie. Moglibyśmy pomyśleć, naśladowca Boży, tego nie dam rady. Dann könnten wir mutlos werden. Moglibyśmy stać się bezsilni, opaść z sił. Jetzt sagt Gott, lebt so als gelebte Kinder. Ale Bóg mówi, żyjcie czy chodźcie tak jako dzieci umiłowane. Als solche, die geliebt sind von Gott. Jako tacy, którzy są umiłowani przez Boga. Und nicht nur geliebt von Gott. A nie tylko, że umiłowani przez Boga, sondern geliebt von Gott als seine Kinder. Ale umiłowani przez Boga jako jego dzieci. Ich meine, das kennen wir doch aus dem natürlichen Leben, oder? Myślę, że doskonale to znamy z naszego życia codziennego. Die Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Miłość rodziców do dzieci. Das ist doch eine andere Liebe als die des Lehrers zu den Schülern, oder? Przecież to jest inna miłość czy inna sympatia, jaką okazuje nauczyciel uczniom. Und so nahe sind wir zu Gott gebracht. Właśnie w taką bliskość jesteśmy przywiedzeni. Wir sind seine Kinder. Jesteśmy jego dziećmi. Und ich bin überzeugt, in dem Maß, wie wir im Genuss dieser Liebe Gottes leben, jestem przekonany, że jak bardzo rozkoszujemy się tym życiem w tej miłości, wird es uns auch leichter, seine Liebe weiterzugeben. To tym łatwiej jest nam tą miłość dalej podawać, przekazywać. Und wirklich in Liebe zu leben. I by żyć w tej miłości. Und ihr Lieben, das wird unsere Ehen verändern. To zmieni nasze małżeństwa. Das wird unsere Familien verändern. To zmieni nasze rodziny. Das wird unser Miteinander in den Zusammenkünften verändern. To zmieni naszą społeczność między wierzącymi. Wenn wir wandeln in Liebe. Gdy będziemy chodzić w miłości. Was tut Gottes Wort jetzt? I co czyni Słowo Boże? Und er macht uns diese Liebe so greifbar. Ta miłość jest dla nas tak, można powiedzieć, osiągalna. Er sagt, lebt in Liebe, genauso wie der Christus uns gelebt hat. Chodźcie w miłości, albo żyjcie w tej miłości, tak jak Chrystus umiłował was. Und wie weit ging seine Liebe? Jak daleko sięgała jego miłość? Er hat sich selbst für uns hingegeben. Sam siebie za nas dał. Mehr konnte er nicht geben. Więcej nie mógł dać. Er hat sich selbst gegeben. Dał samego siebie. Er hat sich gegeben aus Liebe zu uns. On się dał z miłości do nas. Und er hat sich zugleich gegeben. Jednocześnie als zum Wohlgeruch für Gott. Dał się jako ofiara Bogu ku miłej wonności. Ja, als Darbringung. Jako ten dar ofiarny. Und ich meine, das erinnert uns ans Speisopfer. I to nam przypomina tą ofiarę z pokarmów. Das vollkommene Leben des Herrn Jesus. Doskonałe życie Pana Jezusa. Und das hat er Gott gegeben, Gott geweiht. On poświęcił Bogu. Und das Schlachtopfer zum duftenden Wohlgeruch. I ta ofiara całopalna jako woń przyjemna. Er hat sein Leben gegeben, um Gott zu verherrlichen. Dał swoje życie, aby Boga uwielbić. Wie nah bringt uns Gott hier die Liebe Gottes? Jakże blisko Bóg nas przyprowadza do tej miłości Bożej. Du darfst, ich darf zum Kreuz auf Golgatha schauen. Ty możesz, ja mogę, możemy patrzeć na krzyż Golgoty. Und dann sehe ich, wie Christus mich geliebt hat. I wtedy widzę, jak Chrystus mnie umiłował. Stell dir das für einen Augenblick vor. Wyobraźmy sobie to przez chwilę. Nägel durch die Hände. Gwoździe przebite przez ręce, Nägel durch die Füße, gwoździe przebite przez stopy, auf ein raues Holz genagelt, do tego surowego drewna przybity, und dann an diesem Fluchholz hängend, i na tym drzewie przekleństwa wiszący, nicht 10 Minuten, nie 10 minut, 6 Stunden lang, 6 godzin. Das kann nur Liebe sein. To może być tylko miłość. Und so hat der Christus uns geliebt. I tak nas Chrystus właśnie umiłował. Und er hat gelitten für mich, für dich. Cierpiał za ciebie i za mnie. Und dass der Ansporn, die Motivation, wirklich zu wandeln in Liebe. I to jest ten powód, ta motywacja do miłości. Dann wird in meinem Leben etwas sichtbar von diesem Wesenszug Gottes. I wtedy w moim życiu będzie coś widoczne z tej istoty Bożej. Und dann wandle ich würdig dieser Berufung. I wtedy będę chodził godnie powołania. Gottes Wort ist immer ausgewogen. Słowo Boże jest zawsze wyważone. Entsprechend dem Wesenszug Gottes, dass er Liebe ist, werden wir aufgefordert, wandelt in Liebe. Jesteśmy wzywani, chodźcie w miłości, odpowiednio do tego. Aber er sagt auch, wandelt als Kinder des Lichts. Ale też mówi, chodźcie jako dzieci światłości. Und noch einmal erinnert Paulus in Vers 8 an das Einst. I znowu Paweł kiedyś przypomina o tym, kim byliśmy. Wie es war vor unserer Bekehrung. Jak to wyglądało przed naszym nawróceniem. Und da waren wir Finsternis. Byliśmy światłością, ciemnością. Nicht nur in der Finsternis, nie tylko w ciemności, sondern wir waren Finsternis. Ale byliśmy samą ciemnością. Das heißt, da war kein Lichtstrahl. Nie było promyka nawet. Kein Lichtstrahl Gottes, zu dem wir irgendwie Zugang gehabt hätten. Nie było żadnego promyka Bożego, do którego mielibyśmy jakikolwiek najmniejszy dostęp. Wir waren Finsternis. Byliśmy ciemnością. Aber jetzt sind wir Licht in dem Herrn. Ale teraz jesteśmy światłością w Panu. Das ist unsere Stellung, unsere christliche Stellung. Wir sind Licht in dem Herrn. To jest nasze stanowisko. Jesteśmy światłością w Panu. Und dann sagt er, wandelt als Kinder des Lichts. Postępujcie jako dzieci światłości. Und Kinder sind wir durch Geburt. Dziećmi jesteśmy przez narodzenie. Und da sehen wir, dass wir auch eine Natur des Lichts haben. I widzimy, że mamy przez to tą naturę światłości. Ja, wir sind Licht und wir sind Kinder des Lichts. Jesteśmy światłością, jesteśmy dziećmi światłości. Und so sollen wir unser Leben führen. I tak mamy prowadzić nasze życie. Ein Gläubiger ist immer im Licht. Wierzący jest zawsze w tym świetle. Und wenn ein Gläubiger sündigt, i gdy wierzący zgrzeszy, dann sündigt er im Licht. To grzeszy w świetle. Er ist ja zu Gott gebracht, in seiner Gegenwart. On jest przyprowadzony, jest w obecności Bożej. Und deshalb ist er im Licht. I dlatego jest w świetle. Das macht auch die Sünde eines Gläubigen so tragisch. Dlatego też grzech wierzącego jest tak tragiczny. Dass in der Welt Hurerei ist, ist uns klar, oder? Że w świecie jest wszeteczeństwo, jest nam to jasne i wiadome, prawda? Dass in der Welt Habsucht ist, ist uns klar, oder? Że w świecie jest chciwość, też jest to dla nas jasne. Dass in der Welt böse Witze gemacht werden, ist uns klar. Że w świecie są głupie żarty robione, opowiadane, jest nam to jasne. Aber Paulus sagt, sowas soll bei euch nicht sein. Ale Paweł mówi, takie coś wam nie przystoi. Und er sagt sogar, ihr solltet gar nicht davon reden. I nawet mówi, nie powinniście w ogóle o tym wspominać. Das heißt ja nicht, wenn so etwas wirklich passiert in der Versammlung, dass das nicht behandelt werden müsste. To wcale nie oznacza, że jeśli by coś takiego się przytrafiło w zgromadzeniu, że mamy się tym nie zajmować. Aber es zeigt uns, wie weit wir diese Dinge aus unserem Leben entfernen sollten. Ale to nam pokazuje, jak daleko powinniśmy te rzeczy oddalić z naszego życia. Und ich glaube, wir empfinden das sehr, das wird immer schwieriger. I myślę, że odczuwamy to, że coraz trudniej nam to. Vor vielleicht 30 Jahren, da war Hurerei in der Welt noch eine unanständige Sache. Przed 30 może laty rozpusta w tym świecie to było jeszcze coś nieprzystojnego. Und heute? A dziś? Ist das in der Welt völlig normal. W świecie to jest całkowicie normalne. Und die Gefahr besteht, dass wir uns auch dran gewöhnen. I niebezpieczeństwo jest takie, że też się do tego przyzwyczajimy. Und es gibt Dinge, denen können wir nicht ausweichen. Są rzeczy, których nie możemy ominąć. Die erleben wir, die sehen wir. Które widzimy, w których jakoś je przeżywamy. Aber es gibt Dinge, denen können wir doch ausweichen. Ale są rzeczy, które możemy ominąć. Und als Kinder des Lichts zu wandeln, jako dzieci światłości by chodzić, bedeutet eben auch, einen Abstand so groß wie möglich zu diesen Dingen zu machen. Oznacza to, by się odsunąć od tych złych rzeczy tak daleko, jak tylko się da. Aber das ist nur die eine Seite. To jest jedna strona. Es gibt auch die andere Seite. Und das ist die Seite, die in Vers 9 weitergesagt wird. Es gibt eine Frucht des Lichts, die in unserem Leben zu sehen sein darf. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was in der Welt geschieht. Das ist Gütigkeit. Das ist Gerechtigkeit. Und das ist Wahrheit. Ist unser Leben gekennzeichnet dadurch, dass wir Dinge tun, die Gütigkeit bedeuten? Nasze życie nacechowane tym, że w naszym życiu widać dobroć. Gut in sich selbst und zum Guten für andere. Dobroć sama w sobie i dobroć jako korzyść dla innych. In der Welt versucht man oft, dass der eine dem anderen Schaden zufügt. W tym świecie często jest praktykowane to, aby jeden drugiemu jakąś szkodę wyrządził. Jeder will ja für sich das Beste. Każdy chce sam dla siebie to, co dla niego najlepsze. Gibt's diese Frucht des Lichts in meinem Leben, Gütigkeit? Czy dobroć, czy ten owoc światła jest we mnie? Zweitens Gerechtigkeit. Po drugie sprawiedliwość. Das bedeutet praktisch in Übereinstimmung mit Gott. To znaczy praktycznie w zgodności z Bogiem. Das bedeutet konkret jedem seinen Teil geben. To oznacza konkretnie każdemu oddać jego część. Gott den Teil geben, der ihm zusteht. Oddać Bogu to, co się Bogu należy. Der Obrigkeit den Teil geben, der ihr zusteht. Władzą czy zwierzchnością to, co się im należy. Jedem seinen Teil geben. Każdemu jego część. Und das dritte, Wahrheit. I prawda. Wahrheit bedeutet natürlich die Wahrheit reden. Oczywiście to też oznacza mówić prawdę. Aber es bedeutet auch aufrichtig, ehrlich, echt sein. Ale to oznacza też być szczerym, być prawym. Wir sind manchmal gute Verkleidungskünstler. My jesteśmy czasem dobrymi takimi przebieraczami albo przebierającymi się. Wir haben so ein Sonntagsgesicht. Czasem mamy taką niedzielną twarz. Wir wissen ja genau, was die anderen gerne sehen wollen und dann treten wir auch so auf. Und wiemy, co się innym podoba i też tak to odgrywamy. Aber das ist ja nicht Wahrheit, oder? Ale to nie jest prawda, prawda? Was sagt der Herr Jesus, als man ihn fragt, wer bist du? Co powiedział Pan Jezus, gdy go zapytano, kim jesteś? Er sagt, ich bin genau das, was ich auch sage. Powiedział, jestem dokładnie tym, co mówię. Also durch und durch echt, authentisch, ehrlich, offen, transparent. Prawdziwy, transparentny, autentyczny, takim, jakim był. Und das ist dann die Frucht des Lichts. I to jest ten owoc światła. Ja, und wie geht das jetzt? Jak to jest możliwe? Und da gibt Paulus uns jetzt eine praktische Hilfe an die Hand. Paweł nam tutaj daje praktyczną pomoc do ręki. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Przez to, że będziecie sprawdzali to, co się Panu, to co jest Panu miłe. Er sagt hier nicht, indem ihr prüft, was gerade noch erlaubt ist. Nie mówi tutaj, będziecie sprawdzali to, co się jeszcze, co jeszcze wolno. Er sagt, prüft doch, was dem Herrn gefällt. Mówi, patrzcie, co się Panu podoba. Und das ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. I to jest dosyć albo bardzo prosta rzecz. Dann habe ich für den Feierabend zwei Optionen, was ich machen kann. Na wieczór mam dwie opcje, co mogę czynić. Wenn ich frage, ja, was ist noch erlaubt? Jeśli sobie postawię pytanie, mogę to jeszcze? Ist vielleicht beides erlaubt. Może dwie rzeczy są dozwolone. Aber wenn ich frage, Herr Jesus, was gefällt dir denn für heute Abend? Ale jeśli postawię pytanie, Panie Jezu, co by Ci się podobało, abym dzisiaj wieczorem uczynił? Womit kann ich dir denn wohlgefällig sein? W czym mogę się Tobie podobać? Da macht uns das die Entscheidung oft leichter. To ta decyzja będzie dla nas często prostsza i łatwiejsza. Noch ein letzter Gedanke dazu. Ostatnia myśl do tego. Frucht ist das, was natürlicherweise wächst. Owoc to jest coś, co po prostu rośnie, wzrasta. Aus der Natur, die wir bekommen haben, wird diese Frucht gerne herauswachsen. Z tej natury, którą otrzymaliśmy, to ten owoc będzie wyrastał. Und was können wir dazu beitragen? Co możemy do tego przyłożyć? Erstens uns fernhalten von den schädlichen Einflüssen. Po pierwsze, z daleka stać od tych złych wpływów. Das sagt er dann auch in Vers 11. 11 wiersz o tym czytamy. Habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Und das zweite ist uns mit Christus beschäftigen. A po drugie, zajmować się Chrystusem. Dann wird das, was von ihm kommt, auch in unserem Leben sichtbar werden. Wtedy to, co od niego pochodzi, będzie widzialne w naszym życiu. Dann haben wir einen dritten Punkt gelesen. I trzeci punkt jeszcze czytaliśmy. Paulus sagt auch, wandelt in Weisheit. I chodźcie w mądrości. Und zu diesen Versen möchte ich noch kurz etwas sagen. Jeszcze krótko do tego. Er sagt, gebt acht. Patrzcie. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich nötig haben. To jest, myślę, że to jest coś, czego naprawdę potrzebujemy. Passt auf, seid vorsichtig. Uważajcie, bądź ostrożny. Es gibt viele Gefahren, die uns umgeben. Jest wiele niebezpieczeństw, które nas otaczają. Und es gibt auch vieles in uns, was uns zu Fall bringen kann. I jest wiele w nas, co nas może doprowadzić do upadku. Böse Begierden, böse Lust. Złe pożądliwości, Eigenwille. Samowola. Und es ist wirklich nötig, auf Gottes Wort zu hören, gebt Acht. I to jest koniecznym, by patrzeć na Słowo Boże. Patrzcie. Und dann sagt Gottes Wort weiter, wie ihr sorgfältig wandelt. Jak macie postępować, pilnie postępować. Das heißt, dass wir bewusst mit dem Herrn Jesus leben. To znaczy, że mamy świadomie żyć z Panem Jezusem. Dass wir ihn bewusst fragen, Herr Jesus, wie möchtest du, dass ich meinen Weg gehe? Świadomie pytać, Panie, jak chcesz, bym szedł tą drogą? Und dann sollen wir wandeln als weise. Mamy kroczyć jako mądrzy. Woher bekommen wir diese Weisheit? Skąd mamy tą mądrość? Und wieder ist die Antwort: Wir bekommen sie von unserem Gott. I odpowiedź brzmi od Boga. Der Gott, der Licht und Liebe ist. Bóg, który jest światłem i miłością. Der hat auch jede Weisheit. On ma też wszelką mądrość. Und wir gehen zu Jakobus. I jeszcze krótko do Jakuba. Und er beschreibt die Weisheit als eine Person. On opisuje prawdę jako osobę. Wir lesen Jakobus 3, Vers 17. Trzeci rozdział, 17 wiersz. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Denke gerade an einen Vers aus dem Titusbrief. I jeszcze jeden wiersz mi się przypomina z listu do Tytusa. Da steht, die Gnade Gottes ist erschienen. Albowiem objawiła się łaska Boża. Wie kann denn die Gnade erscheinen? W jaki sposób łaska może się objawić? Nun, die Antwort ist, sie ist erschienen in einer Person. Odpowiedź brzmi, objawiła się w osobie. Im gleichen Brief heißt es ein Kapitel später. W tym samym liście rozdział później. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Ale gdy objawiła się dobroć i miłość, albo miłość do ludzi. Wie kann denn Güte und Liebe erscheinen? W jaki sposób może się objawić dobroć i miłość? Kann man Liebe sehen? Czy można miłość zobaczyć? Fliegen dann Herzen durch die Gegend oder was? Latają między nami jakieś serduszka? Nein, sie ist sichtbar geworden in einer Person. Nie, ta miłość stała się widzialna w osobie. Und wie ist die Weisheit Gottes sichtbar geworden? A w jaki sposób prawda Boża się stała widzialna? Ebenfalls in einer Person. Też w osobie. Der Herr Jesus ist diese Weisheit von oben. Pan Jezus jest tą prawdą z góry. Er wird ja auch im Alten Testament in Sprüche 8 so als die personifizierte Weisheit gesehen. I w Przypowieści 8 Pan Jezus jest jakby przedstawiony jako ta spersonifikowana prawda. Und so beschreibt Jakobus ihn auch. I tak go też Jakub opisuje. Und da haben wir diese 7 oder 8 Stücke. I tu mamy te 7 czy 8 Cech. Und hier ist so eine Ausnahme in der Bibel, wo in einer Aufzählung auch eine Priorisierung enthalten ist. I tu jest taki jakby wyjątek Biblii, gdzie w tym wyliczaniu jest też pewien priorytet nadany. Wir finden manche Aufzählungen in der Bibel. Bo w Biblii mamy pewne wyliczenia. Und dann kann man aus dieser Aufzählung keine Priorisierung ableiten. I w większości z tych wyliczeń nie można postawić jakichś priorytetów. Wir hatten das eben bei Frucht des Lichts. To mieliśmy, jeśli była mowa o owocu światła, Gütigkeit, Gerechtigkeit, Wahrheit. Dobroć, prawda, sprawiedliwość. Da kann man nicht sagen, weil Gütigkeit zuerst genannt wird, ist es das Wichtigste. Nie można powiedzieć, że z tego powodu, że dobroć jako pierwsza jest wymieniona, jest najważniejsza. Nein, es ist alles gleich wichtig. Tam jest wszystko na tym samym poziomie, tak samo ważne. Aber hier ist eine Ausnahme. Ale tu jest wyjątek. Hier wird nämlich gesagt, aufs Erste. Tu jest napisane, jest przede wszystkim, jest jako pierwsza. Und dann. Następnie. Rein, friedsam, milde, folgsam und so weiter. Miłująca pokój, łagodna, ustępliwa i tak dalej. Ja, wenn uns Weisheit mangelt, jeśli brak nam mądrości, als weise zu wandeln, aby chodzić jako mądrzy, dann dürfen wir zu Gott gehen. Możemy iść do Boga. Und dann wird uns Antwort geben, da nam odpowiedź, wie wir als weise wandeln können. Jak możemy chodzić jako mądrzy. Und dann sagt Paulus, dass wir die gelegene Zeit auskaufen. Wykorzystując czas. Ich sage zuerst, was das nicht bedeutet. Najpierw powiem, czego to nie oznacza. Es bedeutet nicht im Sessel sitzen und warten, ob eine Gelegenheit vorbeifährt. To nie oznacza, że rozsiądziemy się w fotelu i poczekamy, aż ta okazja się nadarzy albo przyjdzie. Nein, es bedeutet, die Zeit, die Gott uns gibt, ist Gelegenheit. Nie, to oznacza, że czas, który Bóg nam daje, jest tą okazją. Die Zeit, die wir haben, ist Gelegenheit, um ihm zu dienen. Ten czas jest tą okazją, by Jemu służyć. Und dann zeigt er uns auch, was wir für ihn tun können. I pokazuje nam, co możemy dla Niego czynić. Die Frage ist, ob wir die gelegene Zeit auch auskaufen. Pytanie brzmi, czy wykorzystujemy ten dobry czas. Ja, Paulus sagt, die Tage sind böse. Paweł mówi, dni są złe. Es war also damals schon so, wie es heute auch ist. Wtedy też już było tak, jak i dziś. Früher war nicht alles besser. Wcześniej wcale nie było wszystko lepsze. Manchmal wird das behauptet. Czasami tak się twierdzi. Aber Paulus schreibt schon, die Tage sind böse. Ale już Paweł właśnie pisze, dni są złe. Und es gab damals einen Weg, als weise zu wandeln. I wtedy była ta droga, by chodzić jako mądrzy. Und es gibt auch heute die Möglichkeit, als weise zu wandeln. I dziś tak samo jest ta możliwość, by chodzić jako mądrzy. Und wir sollen die Zeit, die wir haben, auskaufen und nutzen für Gott. Mamy wykorzystywać ten czas i wykorzystywać go dla Boga. Und da gehe ich zu einem Vers im Römerbrief. Z listu do Rzymian jeden wiersz do tego. Aus Kapitel 13. 13 rozdział. Vers 11 und 12. 11 i 12 wiersz. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, odbleczmy się w zbroję światłości. Was Paulus hier sagt ist, to, co Paweł tu mówi, ihr Römer, ihr habt euch bekehrt. Rzymianie, wy nawróciliście się. Und jetzt seid ihr schon einige Zeit auf dem Weg des Glaubens. Jesteście już jakiś czas na tej drodze wiary. Und wenn ich euch heute schreibe, i gdy wam dzisiaj piszę, dann ist die Errettung schon viel näher als damals, als ihr euch bekehrt habt. To wybawienie jest o wiele bliżej niż wtedy, gdy się w momencie nawrócenia. Und mit Errettung meint er, dass der Herr Jesus kommt, um uns zu sich in den Himmel zu holen. A z tym wybawieniem Paweł tutaj mówi o tym, gdy Pan Jezus przyjdzie po nas, aby nas pochwycić. Das, was er für die Römer schreibt, gilt auch für uns. I to, co on Rzymianom napisał, to jest też dla nas obowiązujące. Heute denken wir darüber nach. Wandelt in Liebe. Dzisiaj o tym myślimy. Chodźcie w miłości. Wandelt als Kinder des Lichts. Jako dzieci światłości. Wandelt als Weise. Jako mądrzy. Und Gott sagt auch uns, die Errettung, dass der Herr Jesus kommt, die ist jetzt schon viel näher als damals, als wir uns bekehrt haben. To wybawienie, że Pan Jezus przyjdzie, jest dziś o wiele bliższe niż wtedy, gdy się nawróciliśmy. Und ich glaube, wir stehen alle unter dem Eindruck, dass wir auch gerade das lernen sollen in der Zeit, in der wir leben. I myślę, że wszyscy mamy takie wrażenie, że tego się właśnie musimy uczyć. Der Herr Jesus kommt bald. W tych czasach, w których żyjemy, Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch auf dieser Erde bleibt. Nie wiemy, ile nam czasu zostaje na tej ziemi. Und deswegen ist diese Aufforderung so wichtig. Nutzt die gelegene Zeit. I dlatego to wezwanie jest tak ważne. Wykorzystujcie czas. Nutzt die Zeit aus und dann fallen wir nicht in Hektik. Wykorzystujcie ten czas, wtedy nie popadniemy w taką... Dann machen wir keinen Stress. Nie będziemy mieli takich stresów, czy poganiania. Dann arbeiten wir auch nicht über unsere Kräfte. Wtedy nie będziemy pracowali ponad nasze siły. Das ist auch nicht weise, oder? To też nie jest mądre, prawda? Aber wir nutzen die Zeit, die Gott uns gibt. Ale wykorzystujmy ten czas, który Bóg nam daje. Und wir nutzen sie für ihn. Wykorzystujmy go dla Niego. Nun, wir haben eben gesehen, wie Gott sein Ziel erreicht. Widzieliśmy, jak Bóg osiąga swój cel. Wir haben gesehen, wie in der Versammlung, in den Gläubigen gemeinschaftlich nur Christus gesehen wird. Widzimy, jak w zgromadzeniu, jeśli chodzi o społeczność, tylko Chrystus jest widzialny. Und wie darin nur die Herrlichkeit Gottes gesehen wird. I w tym jest widziana tylko chwała Boża. Und so wird es auch persönlich sein. I tak też jest w życiu osobistym. In dir, in mir. W tobie i we mnie. Werden einmal diese Wesenszüge Gottes sichtbar werden. Te cechy charakterystyczne Boże będą widzialne. Seine Liebe. Jego miłość. Dass er Licht ist. Że jest światłem. Seine Weisheit. Jego mądrość. Wenn der Herr Jesus kommt und er uns zu sich nimmt, dann wird gar nichts anderes mehr in uns sichtbar sein, als nur das, was von Gott kommt. To nie będzie w nas widzialne nic innego, jak tylko to, co od Boga pochodzi. Darauf freuen wir uns. Z tego się cieszymy. Und es kann sein, dass es heute noch so weit ist. I może tak się zdarzyć, że będzie miało to miejsce jeszcze dziś. Und das spornt uns an, bis dahin diese Wesenszüge auch schon mehr zu zeigen. I to nas zachęca, abyśmy do tego momentu okazywali te cechy. Und das sage ich zum Schluss. Und ich glaube, das ist uns allen klar. Wenn wir mehr so leben, dann wird es ein glückliches Leben sein. Und du willst doch glücklich leben, oder? Wandeln würdig der Berufung. Das ist ein Leben, das Gott ehrt. To jest życie, które czci Boga. Und ein Leben, das uns selbst. Życie, które nas uszczęśliwia. Dankeschön.